Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych, przedostatnich już przygód w grze Tropico 4 Czasy Współczesne. No tak, a powoli zbliżamy się do nowych tytułów, do Tropico 6 mam nadzieję, więc może nie będzie nam tak szkoda się żegnać, chociaż dzisiaj się jeszcze nie żegnamy. Dzisiaj przedostatnia misja Graj, El Presidente Graj, tak? Bo teraz to inaczej to można ryzykować jakimś zawieszeniem, wyciszeniem na YouTubie. Okej, okay, cisza przed burzą. Otóż to. Not only that, but he is in control of the conclave. It turns out that the good doctor was in fact evil. He faked his death and used the mind control device to take over the conclave. I believe that was his plan all along. Our final confrontation is approaching, but first I must prepare. I have to strengthen Tropico. I must raise funds for the upcoming battle and gather my allies. The fate of the free world depends on it. Ragnar to już prawie takie Mojito, tak, z tego wyszło, więc akurat na Tropico pasuje. A przy okazji hejo, hejo raz jeszcze czaty, YouTube, Twitche, no dzisiaj Twitche działają wręcz perfekcyjnie. To chyba nagroda za to, że wczoraj były jakieś spore problemy. O tak. Teraz to niestety live, ale to... No dobra, zadzwonię za 2 godziny. Zobaczymy, co się będzie działo. Chyba, że misja wyjątkowo długa wyjdzie. W każdym razie cisza przed burzą. Nie dość, że dr Steinschneider żyje, to jeszcze stoi na czele konklawę. Okazuje się, że nasz dobry pan doktor jest tak naprawdę zły. Upozorował własną śmierć, po czym został przywódcą konklawę, wykorzystując do tego celu urządzenia do kontroli umysłów. Sądzę, że od początku stał za tym wszystkim. Wkrótce dojdzie do ostatecznej konfrontacji. Jednak muszę się do niej przygotować. Zamierzam wzmocnić Tropico. Muszę zebrać fundusze i sojuszników, dzięki którym wygram nadchodzącą bitwę. Od niej zależeć będzie los wolnego świata. 173%, czyli dalej poziom trudności idzie w górę i jestem niezwykle ciekaw, co tutaj będzie. Tylko El Presidente może ocalić świat. Otóż to. I szalony naukowiec wraca z grobu. O, tylko że go tam jeszcze nie było. No dobra, nie kombinujemy. O, pięknie. Wygląda na to, że nie będzie problemów z grafiką. Baron alkoholowy. Kurczę, może przydałoby się to kiedyś zmienić. Lecimy. Najwyżej dużo rumu się dzisiaj poleje. Musi się rum polać. Proszę bardzo. Our allies, like all sane political beings, have decided to go with whoever offers them more money and power. Wszystko włączone, F5 wystarczy nadusić, tak to działa. No i proszę bardzo, jakbym żałował, jakbym tego barona wyłączył, bo już na start każą nam tworzyć rum. Bardzo pięknie, bardzo dobrze. Prezydent, wygląda na to, że dr Steinschneider przejął pełną kontrolę nad konklawę. Nasi sojusznicy, jak wszyscy normalni politycy, zdecydowali się stanąć po stronie tego, kto zaoferuje im więcej pieniędzy. Musimy przelicytować konklawę i wygrać wsparcie naszych sojuszników. Tylko wtedy będziemy mogli zmierzyć się z konklawę. Nasi sojusznicy ZSRR wydają się odpowiedzi na początek, gdyż wystarczy, że damy im rum. To zawsze działa. 2000 jednostek rumu, stosunki ZSRR będą lepsze oczywiście, tak, w ten sposób. Tak? No właśnie, wystarczy odświeżyć i wszystko działa, wszystko rusza. Zresztą zawsze na początku... O, i już gadają. A jak tu ładnie na początek. Nawet nie wiedziałem, że prezydent ma takie ładne te z tyłu, tak, te lokale. Mieszkalne i w ogóle. Dobra, widzę, że startujemy w całkiem fajnym roku, 81. A, tutaj WSD standardowo nie działa, ale tym razem nie kliknąłem. Nie rozpocząłem gry od budowy elektrowni. No dobra, co nam by się przydało? Czyli tutaj będzie kukurydza, coś do trzciny. Jaki gejzer, nawet 3. Ładne to. Ładne. Ostatnio mieliśmy trochę turystyki, to chyba teraz nie trzeba. Zresztą ta turystyka to chyba... by wydłużyła na całą rozgrywkę. W ogóle jaka dziwna minimapa. No więc tak to chyba tu będzie całkiem przyjemnie. Dobra, dobrobyt, ekonomia. Czyli skoro rum, to ja bym był za kopalnią Ale bieda, to już nie pójdziemy w tę stronę, co zwykle, że kopalnia, bach, i już był rozwiązany problem, jeżeli chodzi o pieniądze, bo teoretycznie tu możemy, ale zanim oni by tu dojechali... Ładny widok. Oj, dawno tego Tropico nie było. Czy skończymy w Kingdom Come? Bardzo, no, znaczy już może być ciężko w ten weekend, planowałem w ten weekend, ale dzisiaj ostatecznie wyszło, że spałem długo, prawie że do 17, co mi się nie zdarza, ale postanowiłem nadrobić cały tydzień, całe to niewysypianie się, no i w końcu mogę powiedzieć, że się wyspałem, tak wyszło.
A niech będzie tutaj, kawałek drogi jeszcze przeciągniemy, no i zdążyłem tylko nagrać jeden odcinek. Chciałem w ogóle cywilizację jeszcze dzisiaj pociągnąć i w ogóle, ale już się nie udało, już z tym nie wyszło. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, czy... O, tytoń, będąc przycieczak, to ten rum musimy robić, ale cukier tutaj to... A, my cukier tak naprawdę potrzebujemy, to może pod cukier lepiej by było zrobić plantację, bo ja tak tytoń i tak się zastanawiam, jak to z tego tytoniu rum ukręcić. No, ale to stacja, gdzie my to mieliśmy? A tu teleekspres na rano. Nie no, do teleekspresu to my nie dociągniemy dzisiaj z grom. Plantacja, o tak to się nazywało. Tytoń, trzcina. Ła, to my to w złym miejscu zaczęliśmy naszą przygodę. Czyli my tu musimy tak tutaj z trzciną wyjść. Nawet nie wiem, czy na dobrą sprawę te plantacje z perspektywy właśnie tytoniu nie są bardziej opłacalne. Może tak to powinno wyglądać. Pyk, 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 pyk. I wszystko. Kurczę, ta kopalnia złota chyba bym się pokusił o to, żeby tam się podczepić. Kopalnia otworowa. Coś czuję, że będzie jakaś misja ze złotem związana. Mam nadzieję, że się nie skończy nam to złoto, że tu nigdzie nie ma wulkanów. Przed tsunami uchroń nas wyspo. Tak to przynajmniej się tu prezentuje i zrobimy sobie kopalnię i w ogóle to czas start już bym mógł iść. Okej, okay. Czas start. Chociaż nigdy nie lubię startować tak szybko, bo jeszcze coś by można było wybudować. Jak chociażby... O, cementownia. Oczywiście ja tutaj wszystko widzę, zaraz będę działał, żeby nie wyszło tak. Później będzie, że o, sam do siebie gada. I to przez cały live tak sam do siebie gada? Nie, to przez pół live'a tylko. Że tylko przez pół live'a sam do siebie, później już wszystko wraca do normy. Dobra, remis za posterunek urząd. Żeby lojalistów kurzyć. Nie wiem, czy to dobrze tak blisko nas stawiać. A niech będzie. Albo nie. Niech nie będzie. Nie. Czy tu w ogóle droga da radę ją przyciągnąć jeszcze? Da radę. O, i bardzo pięknie. O to też chodziło. Trzeba zniszczyć trochę drzew. Tak, dla zielonych. I dobrobyt, ekonomia państwowe, więzienie, ministerstwo, urząd pracy, tak? Nie do końca tak to działa. I jeszcze biuro budowlane i wracam. I wracam. I biuro budowlane na dobrą sprawę w pierwszej kolejności postawimy. Tu gdzieś mamy jedno, gdzie my będziemy się budować, w którą stronę wyspy, jeszcze tylko spojrzę. W tamto, dobra, mamy to, mam nadzieję, tak, że mamy. A jak nie mamy, to zaraz będziemy mieli. Czyli pyk, infrastruktura, biuro budowlane, a to w centrum postawimy jeszcze jedno, z centrum zawsze, albo... Ach, to piękne niezdecydowanie. Dobra, tu. Gdzieś trzeba też te domy postawić. Czas start, start. Jak dawno nie było live'a z Tropico? Otóż to, no właśnie, dawno nas tutaj nie było na tych tropikańskich wyspach, przy tych fajnych klimatach, więc no mam nadzieję, że dzisiaj się trochę ten temat rozrusza. No jedynie co szkoda, że niebawem się kończy nam seria z Tropico i jest jeszcze parę pojedynczych misji, chyba z 6 albo 7 z tych takich dodatków osobnych, ale jak one działają, czy one są też tak fajne jak te tutaj fabularne misje, ciężko powiedzieć. Nie wydaje mi się, że mogły być tak fajne, chociaż jeżeli jest z nami Siemko, to mógłby zdradzić coś więcej na ten temat, bo to jest, ma baza wiedzy, jeżeli chodzi o Tropico, to Siemko wszystko wie. A widzę, że jest. To przy okazji Siemko. Your calculations are wrong. I will rule the world. It has been my dream ever since I got my first chemistry set. Jeżeli uważasz, że nie przejąłem przyjrzałem. O, dobra, wszystko jest... Raz jeszcze. Jeżeli uważasz, że nie przejrzałem twoich planów, jesteś w błędzie, prezydente. Opór jest daremny. Twoje obliczenia są błędne. Ja będę rządził światem. To było moje marzenie od momentu, w którym dostałem swój pierwszy zestaw małego chemika. Mój nowy wynalazek, rumifikator, pozwoli na dostarczenie rumu dla ZSRR, zanim twoje statki opuszczą port. No i nas pięknie załatwili w tym momencie. Myślę, że to nie jest żadna czasówka. Ja tak sobie budowaliśmy, bo budowaliśmy na spokojnie, a tu się okazuje, że ten rum my mamy już wystartować teraz, a my pieniędzy nie mamy na takie bajery. Już, pyk, wytwórnia rumu, żeby daleko nie musieli jechać z nim. Zresztą to jest zagrożenie. Ale nas załatwił. Ale nas łobuz załatwił. Wszystkiego się spodziewałem, ale nie tego, że nam nagle czasówkę zrobią. Gdzie te plany, gdzie zawsze na spokojnie można było sobie wszystko ograć? To niech budują, a resztę rzeczy niech robią jakby z pieniędzmi, całkiem spoko. Fabryka cementu, nie, tutaj mogą zwolnić budowę, tutaj te drugie też mogą zwolnić.
I szczególnie kopalnie mogą zwolnić. No teraz rum dostaje priorytet. I trzcina. I te sprawy. Jest jakiś problem? A słyszałem, tak, Warlinki słyszałem, że są jakieś też problemy z tym. O kurczę, ale konklawę pędzi. A co się stanie, jak konklawę wyeksportuje rum? To my przegramy? Ech, no ładnie. Ładny początek. A my nawet nie mamy żadnych towarów, żeby się dorobić. Już szybko z produkcją. Już marzec, co z PayPalem? Znaczy, jeżeli chodzi o sprawy księgowe i tak dalej, to już wszystko mam dogadane. Już wszystko wiem, jak to działa i jak to tam ma... Ma się sprawa. The God-fearing Tropicans have always made and used rum for our daily praise of the Lord. Now, with industrial qualities of rum, we will send our joy to God, and He will give us His blessing. Ale musimy z tego zrezygnować, żeby tutaj zezwolić na import, żeby oni w ogóle zaczęli coś produkować, jeżeli chodzi o ten rum. Nie wiem, czy z kopalni nie zrezygnować. A czemu otrzymujemy mniej? 600, a ten nie kosztował 7000 czasem? A, bo my mamy tego przecież, budowlańca, co zmniejsza nam cenę. Dobra, to już wszystko staje się jasne. No dobra, czyli chyba jeszcze zrezygnujemy z tego, tak powiem. Musimy najpierw tę trzcinę, bo my nie zaczniemy tu, nie ruszymy z produkcją inaczej. Tak oczywiście, ile tutaj, żeby szybciej? Dział aromatów, no niestety, jakby mieć jeszcze prąd, to by szło coś więcej ugrać. Ale dobra, lecimy z tematem. Lecimy z tematem. No i właśnie, jeżeli chodzi o sprawy księgowe, to już z PayPalem mam wszystko dogadane. Teraz tylko muszę założyć konto takie, żeby tam nie pobierało też jeszcze dodatkowych prowizji. To jest trochę zakręcone, ale już jest na prostej. Nie wyświetla dzisiaj. Zobaczę, zaraz odświeżę. Widziałem, u Arlinki były też jakieś problemy. Czasem to tak ma, że chwilowo się zablokuje, ale później rusza. Dobrze. Mam nadzieję, że ruszy zaraz też. Jak? Czemu ty żeś nam nic nie przywiózł? Jak my mamy wygrać z konklawę? O właśnie, już się wyświetla. Dziękuję bardzo, Andis, i bardzo, bardzo serdecznie również pozdrawiam. Widzę, że można przesunąć kawałek na bok, tak żeby z misjami się nie zlewało. O, bardzo pięknie, teraz będzie działało i teraz już się wyświetla. O, i witam Arlinkę, właśnie wspominałem o tobie przed chwilą. Jeżeli chodzi o donaty, że coś jakieś są lekkie, były lekkie problemy zażegnane. I również chaty pozdrawiam i inne takie. I inne takie. Dziękuję, Adrianek, i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia. A nam już pierwszy rok minął i przysłali pieniądze ze Stanów. Przysłali pieniądze ze Stanów. Przysłali pracowników ze Stanów. Jedynie co to towaru ze Stanów nie. O, zyski z eksportu 25 tysięcy? A co? To już rumby był gotowy? Co tam za 25 tysięcy mogliby wieść? Chyba, że El Presidente, tak? Coś od El Presidente, bo El Presidente jest na pewno droższy niż 25 tysięcy. Tak to działa. Final Fantasy? Chyba nie. Co prawda, no po tych naszych zabawach w Monster Hunterach, to nie ukrywam, że się trochę wkręciłem w te japońskie klimaty. Ale chyba ta finałowa fantazja będzie musiała, nie wiem, poczekać. Albo zrobić miejsce dla czegoś innego. No właśnie, tutaj też było, że Kingdom nam się kończy, Tropico nam się kończy, ale tak naprawdę już w marcu zaczyna się znowu dużo nowych, fajnych rzeczy, więc to taka powiedzmy wymiana. No i pięknie, rum płynie. No i o to też chodziło. Dobra, kamień z serca, to możemy wracać do budowy kopalni złota, El Presidente. To ma konklawę, to ma konklawę. Gdzie my po tylu misjach wspólnie spędzonych mielibyśmy tutaj oddać nasze to zwycięstwo, prawie że pewne. No to co, ekologiczna farma, stać nas na to. Co tu dobrze rośnie? No tytoń dobrze rósł, ale inaczej, no... A niech będzie ten tytoń. Tytoń, kawa, trzcina. Trzcina nam obniży trochę to jakość, ale ogólnie będzie spoko. Myślę, że w takim razie może wyjątkowo też zainwestujemy. A może nie wyjątkowo, bo pójdziemy w kierunku ministerstwa. Teraz sobie przypomnę, że nie mamy jeszcze tajnej policji. Proszę, jak miejsce się znalazło. Tak, no właśnie, chaty witamy. Jest, czy dzisiaj nie, chciałem powiedzieć, że dzisiaj tak z rana jakoś, ale z rana jednak nie, bo jeszcze dzisiaj nie jest dzisiaj. Znaczy jeszcze jesteśmy we wczoraj, czyli jeszcze mamy sobotę, ale dzisiaj, jeżeli będzie dzisiaj niedziela, na przykład ktoś ogląda powtórkę, to powinna być już cywilizacja. Taki jest przynajmniej plan. Taki jest plan to zorganizować. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, wszystko, o co pytałem. Czy te pojedyncze misje z Tropico, znaczy z tych dodatków do Tropico, jak tam były, tam nie pamiętam, jakie się nazywały, ale takie były pojedyncze dodatki, całą listę tam ściągnęliśmy, kupiliśmy, że te domki były. Tam były też misje i czy one są ciekawe, godne, warte zrobienia? Bo jeżeli tak, to prócz tego, co teraz to robimy, czeka nas jeszcze jakieś 6 dodatkowych misji po zakończeniu tutaj tej głównej linii fabularnej.
Takie było pytanie. A przy okazji również dziękuję, pozdrawiam i Twitche też widzę, tak? To wszystko widzę, nic się nie przegapi. O kurczę, no właśnie, późno wystartowaliśmy, bo upatrzyłem w sklepie półlitrowy kubek kawy, bo tak doszedłem do wniosku, że no takie 0,35 to już jest mało, bo uznałem, że piję tylko dwie kawy dziennie i nie chciałbym tego zmieniać, więc dalej będę pił dwie kawy dziennie, ale teraz z większych kubków. I teraz właśnie te pół litra wjechało i czuję, że chyba trochę mocniej zadziałało niż zwykle. Więc jeżeli coś, to tylko kawa w nadmiernych ilościach, tak, jeżeli by się wydawało trochę bardziej pobudzone niż zwykle. Chociaż zobaczymy, może zaraz przejdzie czy coś. Tak. 10 co była tydzień temu. 10. A. A petition has arrived at the palace, insisting for a museum dedicated to your youth to be constructed. Pamiętam, rzeczywiście jest tutaj link 1-3 dla Piotra. Piotr jak zrobi live'a, to też do tego, ale pamiętam, że do Arniki miał część przewędrować, więc teraz może rzeczywiście trafić u niej na live'a i to wszystko tam odpowiednio rozwiązać. Wszystko pamiętam, tak. Kawa w ogóle nie pobudza. Bo to trzeba taką siekierę zrobić. Z trzech czubatych łyżeczek i wtedy pobudza. Bo ja też zawsze mówię, że kawa mnie nie pobudza, a odkąd zacząłem sypać trzy czubate, to zaczęła też pobudzać. Więc ona tak działa, ale trzeba tak odpowiednio dawkować. A, no właśnie, to do kebaba dorzucę, włożę czy coś i będzie. I będzie. Co z naszą kopalnią? Buduje się. No i bardzo dobrze. Niech budują lepsze jutro. Widzę, ten rum nam trochę się zatrzymał. Dobrze szło. Prąd by się nam przydał. Też niebawem. Elektrownia słoneczna? A niech będzie. A nawet tu w centrum ładnie. Tu i tak nic nie rosło, oprócz kukurydzy. Chociaż z drugiej strony tracić takie fajne miejsce, to niech tutaj to stoi. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Będzie prąd. Będziemy mogli przyspieszyć z produkcją rumu. Kawa lepsza niż... Właśnie w sumie energetyki na mnie chyba bardziej działają, ale ostatecznie jakoś tak wydaje mi się, że kawa jest zdrowsza. Przynajmniej tak sobie jakoś to tam w głowie poukładałem. Czy tak jest, nie wiem. Żadnych badań nie prowadziłem, ale energetyki traktuję jako ostateczność, jeżeli muszę jakoś być pobudzony. Ale na mnie chyba działają ostatecznie lepiej. Może przez to, że są schłodzone, tak? To wtedy tak inaczej też. To jak lody. A to smacznego, jak po kawę to się ktoś wybiera, to smacznej kawy i w ogóle wszystkiego dobrego. Dobra, zyski z eksportu rosną. 663 rumu. Co z tym rumem? Także on tak dziwnie się nam zablokował trochę. Jak ta kopalnia? Jeszcze nie skończyli? Kurczę, bo to złoto musi iść. Złoto musi lecieć, to jest nasza główna podstawa gospodarki. Jakby nie patrzeć. Tłumaczyłem tydzień, dwa, też energetyki... No właśnie, no ja wiem, bo to zawsze jak się przewija temat energetyków, to staram się tak... może nie tyle antyreklamę robić, ale tak, że nie mówić, że dobre. Bo to czasem tak jest, że ktoś sobie pomyśli, że a, Korle pije energetyki, to są dobre. Nie, chyba nie są. Tak. To tak działa. Bo kawę się pije, nie wącha. Tak, no. Ale nie, kawa ma też taki fajny zapach. Ja pamiętam, jak jeszcze kawę nie piłem, to uwielbiałem zapach kawy. Więc to tak działa. A później jakoś przyszedł Dying Light i przyszła kawa wraz z nim. I zmieniłem się w zombie. Taki dodatek do gry. Taki dodatek. Ale no to jest właśnie najpiękniejsze w kawie, jak się zaczyna pić, jak ona wtedy potrafi działać. No wtedy taki jeden kubek i dwa odcinki Dying Light szły z rozpędu. To było dobre. O, brak... moment, oni przecież nie mają co jeść. My musimy im tę zapewnić. Humanitarną pomoc. Zapomniałem. Ta. O, proszę bardzo. Tyk, tyk. Okej. Albo nie śpiewam, bo jeszcze YouTube da bana za wykorzystanie ścieżek dźwiękowych. Myślę, że jestem bliski oryginału. To tak by mogło się zakończyć. Kawa to życie. No pytanie, czy kawa to życie, czy mleko z kawą? Z dosypką kawy to życie, tak? Bo to można różnie podejść. Ja znam te proporcje. Co u niektórych. Tak to działa. Po dużej ilości energetyków w nerki siada. Tego też nie testowałem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ja miałem taką przygodę...
Na studiach, właśnie, bo na studiach nie piłem kawy, bo nie wiem, czy kwestia, że mi nie smakowała, czy nie chciałem się nastawiać, czy coś, no ale nie piłem kawy i z kumplem zakupiliśmy takiego energetyka, być może opowiadałem o tym kiedyś, więc z Biedronki, czy skądś jakieś, czy z Żabki, Be Careful, jakieś takie tam te nazwy miało, ale litrowe, no i uznałem, że skoro sprzedałem w litrowych butelkach, no to można ten litr wypić, kurczę, jak ja się później telepotałem pod, nie wiem, czy jest takie słowo, ale może jest, ale w każdym razie tak czepnęła taka, znaczy kawa, ten energetyk, tak litr wypity w niecałą godzinę, że no myślę, że serce siądzie, a to proszę, żyjemy do dzisiaj, ale nerki też chyba żyją. Chyba, patrząc na to, jak kaca, kurczę, to chyba ma jakiś problem z filtrowaniem alkoholu, chociaż to bardziej wątroba, bo kaca to jakoś gorzej przeżywa niż to miało miejsce na studiach. Misji jest 10, są spoko. PS, ja piję energetyki i są smaczne, polecam. A to wiem, to od Siemko dostałem masę kodów z Monstera, jeżeli chodzi o Asasyna. Później mogliśmy się szybko rozwijać, bo Siemko to był hurtowo kody dostarcza. Be ready. A, może be ready. A mi się wydaje, że to be careful było, bo tak kojarzyłem, że ostrożnie, żeby z tym pić i nie byłem ostrożny, no i przedawkowanie jakieś weszło. Raz w życiu, tak. I od tamtego czasu już tak chętnie nie piję energetyków. Z rozwagą do tematu podchodzę. Dobra, nam by się przydała... Tak, tajna policja nie jest. Sprawy zagraniczne nie jest. Sprawy wewnętrzne zdecydowanie. Wynajmiemy eksperta, ale przede wszystkim baza wojskowa. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio nam jakoś tak to wszystko się układa nieźle, że tych buntowników aż tak wielu nie ma. Ola, ola. A. Go see the place. It will even help you with your suntan. No trochę będzie minus za granicą, ale dobra. Mamy kopalnię. Zacznę, że tutaj po towar przyjadą. Mam nadzieję. Peace and love, dear Presidente. Ścinanie drzew. Kapitaliści? Zaraz będzie lepiej. Lojaliści. Aha, bo my Muzeum Dzieciństwa jeszcze nie postawiamy. Dobra, to teraz możemy to też zrobić. Muzeum Dzieciństwa. Okej, okay, muzeum, dobra. Trochę rozrywki. Ale to się... Na koncesję. Dziękuję, Kamila, bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Rozumiem, otwieram też biznes muzyczny. Tak, pośpiewamy jeszcze. Znaczy nie, no, Kamel mówi, że będzie śpiewał. Ja mogę tutaj jakieś dograć coś w tym temacie. Ale w każdym razie dziękuję raz jeszcze i miłego wieczoru życzę i również pozdrawiam. Wyższa przyswajalność alkoholu do krwi. Wątroba pewnie zdrowa. No studia naruszyły trochę wątrobę na pewno. Ale to ja myślę, że w większości te studia tak to mogą działać niezdrowo. Jakby nie patrzeć. A B-Power. Jeszcze inaczej. A przy okazji również dobry wieczór. No ja akurat się już na tych tematach energetykach nie znam. To już mówię. Zostawiłem na boku. Było, minęło, dawne czasy. Dział aromatów będziemy mogli odpalić. Ale rzeczywiście coś takiego w tych nazwach tam się kręciło. Tak to brzmiało, wyglądało. Dobra, o, mamy sprawy wewnętrzne. A czy no jeszcze tajną policję możemy odpalać? Czy to już nie są za późne czasy? Posterunek policji. A, przyda się na posterunek policji. Posterunek policji. O, właśnie. Esperanza Frio. O, proszę bardzo. To będzie chyba całkiem spoko. Tak to wygląda. Rozszerzamy, tak, promocja komunizmu. No ja w ogóle się dziwię, jak nieraz tutaj Tropico rzeczywiście poruszy niektóre tematy, to ja się dziwię, że to nie jest ta gra w jakiś sposób ocenzurowana bardziej, tak? To... No ale może to i dobrze, że nikt jej nie dostrzegł, nie zauważył. Może to jeszcze jest za mały tytuł, żeby takie problemy. How do you feel about being on display? Misha. It's great. Come and see us all. Aren't you a little old to be playing with dolls? Don't listen to the snarky lady, Misha. Snarky? Misha, a my jeszcze pup potrzebujemy. A inaczej to pap. Na tajną policję. Nawet szybką budową pykniemy. Po co czekać? Jak ten fraktowiec? Zbliża się, ale tylko 6 tysięcy w porcie. Mnie zawsze zastanawia, skąd te pierwsze pieniądze na start takie wielkie idą, a później ich już nie ma. Jak to działa? Dobra, pap, tajna policja, jesteśmy uratowani, będziemy żyli. Mamy też wojsko, więc teraz mogą się nawet buntować.
jak się robi streama 12 godzin i... A on będzie cały, tylko YouTube musi przegryźć go. Tak na spokojnie, dać trzeba czas YouTube'owi. Nie wiem, YouTube też ma jakieś ograniczenie co do długości streama. Być może 12 godzin to jest max, albo 24 godziny. W każdym razie, no dopóki się film nie przetworzy, są dostępne tylko ostatnie 2 godziny. Więc poczekać do jutra. Czasem trochę dłużej, czasem krócej. Raz czekałem na Tropico. O, rumowy sabotażysta. Faithful citizens has offered to help you in your fight against the conclave. He asked that his name not be mentioned, but he swore to drink most of the conclave's rum. Prezydent, jeden z twoich najwierniejszych obywateli oferuje pomoc w walce z konklawę. Prosi o przemilczenie swojego imienia, ale obiecał, że wypije większość rumu konklawę. Prosi cię jedynie o wybudowanie kilku kościołów. Na wyspie muszą znajdować się 3 kościoły. Chyba wiemy, kto to jest. Co prawda konklawę nam nie groźne, ale możemy wziąć misję. Kościół zawsze się przyda, bo zawsze o nim zapominamy też, ale poczekamy chwilę. A dopiero, no, tylko że 12 godzin to może się nawet kilka dni przegryźć. Ja pamiętam, raz robiliśmy live'a z Tropico w sobotę, to dopiero, to miało 2,5 godziny, to dopiero w środę był gotowy, żeby wyświetlić więcej niż 2 godziny. Więc, no, czasem ma ze sobą problemy ten YouTube, a czasem to nawet bardziej niż czasem. Czy warto przechodzić poprzednie części? Ja bym, jeżeli... Nie miałbym doświadczenia czy przygody z Tropico wcześniej, to bym zaczął w ogóle od piątki. Bo piątka jest najszybsza, najfajniejsza fabularnie. Okej. No najwięcej się dzieje w piątce. Przyznam, że kiedyś jak zakupiłem czwórkę, cena towarów, a cygara. Produkcja maszyna, ale dobra. A może w ogóle zapiszemy. Jak zakupiłem czwórkę, to na początku ona mnie jakoś specjalnie nie porwała. Dopiero piątka porwała do tego stopnia, żeby później wrócić do czwórki. One nie są powiązane jakoś wyjątkowo fabularnie, tam wystarczy wiedzieć, kim jest Penultimo, a Penultimo to się ciągnie od pierwszego Tropico. No właśnie. No i piątka jest dużo bardziej dynamiczna, bo w czwórce to praktycznie każda misja się... My straciliśmy pracowników tutaj, no gdzie oni pouciekali, to musimy zatrudnić nowych, to teraz już wiem, skąd tak mało pieniędzy u nas. Tak oczywiście, już pewnie drodzy są. Kurczę, szybko, dzieciaczki, uczcie się, tak? Tutaj wykształceni, nie mamy ministra edukacji. Może uda się znaleźć. Nie ma na wyspie nikogo. Sprawy zagraniczne akurat jak tam są niepotrzebne, to mamy. Dobra poniżej, powyżej dobra, poniżej... Dobra. Albo poczekać na szóstkę. Lada moment powinna też wyjść. A myślałem, że o Far Cry'u się rozmowy zaczęły, a to jakieś Primale... A to Twitch Primal, tak? Też tam, to, a nie, Twitch Prime to się nazywa. A prawie jak Primal, to jest prawie. Za 4 miesiące dopiero fraktowiec? Przecież jak my mamy wygrać z konklawę? Bez kościoła, bez innych rzeczy. To bardziej, że oni przyspieszyli. Fraktowiec, pójdź ty żeś do nas. Ile my mamy tutaj tego rumu? Niewiele. Kurczę, najgorzej, że my tak na minusie trochę żyjemy. Życie na debecie. Na ryzyko. YouTube jest jak płotka, jak chce to powiadamia szybko, a no tak, no tak, no ma tak, jak im pasuje. Chociaż dzisiaj znalazłem jakąś taką dziwną stronę LGBT, nie, LTT, nie pamiętam, to bardziej dla twórców, jeżeli chodzi o YouTube'a, że można dorzucić mega wiele fajnych takich wtyczek, na przykład, że informacja o każdym filmie pojawi się na Facebooku albo na blogu, jeżeli ktoś prowadzi bloga. I różne takie klimaty, że na przykład jak przyjdzie wiadomość superchatu i ktoś sobie siedzi z kamerką na superchacie, to mu może światło w pokoju migać. Takie dziwne rzeczy wymyślili i myślę, że będzie trzeba gdzieś przetestować. Może na horrory byłoby niezłe. Tak, po ciemku się siedzi, a nagle bach, czerwona lampka miga, no. To tam, no, więc trochę się w to wkręciłem, poczytałem o różnych możliwościach i może uda się też wymyślić jakiś lepszy sposób co do informowania. Dobra, stać nas na kościoły, powinny one szybko powstać. Biuro Urzędu Celnego, to też nam by się przydało. Urząd Celny, ceny towarów, importowych. Przecież to było bardzo ważne, a nigdy tego nie budujemy. To był jeden z ważniejszych budynków w piątce, jak pamiętam. Ale tutaj też nam się przyda więcej zarabiać, jeszcze więcej na rumie zarobić. No to jest przecież dobry układ. Za 7 miesięcy dopiero kolejny fraktowiec. O, ale może... Co tu jeszcze mamy w porcie? Może jeszcze rum.
Wygląda nieźle. Całkiem obiecująco. No dziabnij, kolego. Dziabnij. Bo może ten kościół jest nam niepotrzebny. No niestety, już full załadowany. Więcej rumu nie wywiezie stąd. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Rozrywka. Kościół był dobrobyt, ekonomia... Dobrobyt. Tak, tu był kościół. Tu chyba bym widział. No postawimy też iść kościoł. Może chociaż raz nie będą nam marudzić, że brakuje kościoła na Tropico. I jeszcze jeden będzie. Chociaż oni zazwyczaj wolą katedrę, no ale... Myślę, że tu będziemy mieli domki w ogóle. Tak, tu będziemy mieli domki. To niech też kościół powstanie. Niebawem przychodnie trzeba by było też zrobić. No ale dobra, no jest szansa, że coś jeszcze się tu ubra. Szczególnie jakby ci zaczęli lepiej pracować. Korzenne rum niech robią. Dzisiaj tylko Tropico, czy jeszcze coś... A, jeszcze coś z Arlinką. Ja nie wiem, jak Arlinkę, jak to czasowo i w ogóle, ale przypuszczam, że niebawem... No dzisiaj chyba tylko Tropico zrobimy, a niebawem jeszcze wrócimy do Fortnite i coś tu. Okej, 30%, jak nam zagroził. Ale niedługo będzie tych kościołów naprawdę dużo, to dadzą radę. Towary, oni chcą chemikalia, kawa. Niech będzie. Przydadzą nam się lepsze stosunki ze Stanami też. Jak ogarnąć, żeby więcej osób wbiło nas... O! No to jest ta... To jest ta tajemnica. Znaczy, ostatnio gdzieś czytałem taki fajny, nie wiem, czy to jako poradnik, czy... Bo lubię śledzić, wielu youtuberów nagrywa takie rzeczy, jak, typu jak się wybić na YouTubie, porady dla początkujących i tak dalej. I zawsze jestem ciekawy, czy ktoś powie coś nowego, czy raczej będą cały czas te same rzeczy powtarzane. I ktoś fajnie ostatnio stwierdził, że jeżeli chodzi o live'y, to dobrze jest na początku zdobyć... pewny zasięg, czy nie wiem jak to nazwać, pewną popularność w postaci normalnych filmów i dopiero wtedy się dobrze zabrać za live'y, albo wtedy dopiero oczekiwać, że na live'ie będzie no więcej niż powiedzmy właśnie te 2-3 osoby. Łatwo mi trochę mówić, bo w sumie jak zaczynam gdzieś tutaj ten kanał, swoje przygody, no to tak naprawdę, okej, będzie jakaś informacja, cel osiągnięty. To tak naprawdę jeszcze YouTube live'ów nie udostępniał, więc dlatego poszedłem taką ścieżką, ale no, z drugiej strony wiem, jak fajne są live'y. Już niebawem jeszcze miesiąc i będziemy mieli rok, odkąd wystartowaliśmy z naszymi tutaj na żywo spotkaniami i zupełnie nie żałuję, to jest naprawdę świetna sprawa. Cieszę się, że udało się gdzieś zdecydować, tym bardziej, że no tak to nie było takie... Oczywiste, że pójdziemy w tym kierunku. Jakoś tak długo się wzbraniałem przed tymi live'ami. Teraz z perspektywy czasu nie wiem dlaczego. No ale. No ale. Czy nie będzie tu tańszych budynków niebawem? Tak teraz myślę. No zobaczymy. Okej, koło kościoła. Kurczę, jakie to... Bloki nowoczesne w stosunku do takiego kościoła. Oś czasu. Nowy budynek, nowy budynek, nowy budynek. O, program lotów kosmicznych. Ostatnio tego nie dokończyliśmy, może będzie okazja tym razem. No dobra, fraktowiec, płyń i chyba zaraz zaliczymy misję. Dobrej nocy, dobrej nocy. No dość późna godzina, chociaż weekend mamy, to myślę, że tak źle nie będzie też. Okej, widzę, że trochę za dużo imigrantów. We are utterly disappointed with your bribe. You sent us rum for sealing the deal, but have brought nothing else. Shame on you. O. Ja bym tak nieśmiały, kamerka stres, tak, flegmatyczność, pewne rzeczy się, o, widzę tak, nowa osoba od opium dla ludu, pewne rzeczy się nie zmieniają, tak, no nie, no rzeczywiście, to z czasem, ale muszę przyznać, że live'y dały najwięcej takiego kopa, jeżeli chodzi o rozwój kanału. Co ciekawe, dużo dały serie takie, powiedzmy, tasiemce, jak Wiedźmin, Fallout, czy teraz myślę, że Kingdom też, no i druga taka sprawa były te live'y. Tak jakoś najmniejszy rozwój czułem w tych krótkich seriach, takich 8-10 odcinkowych. No tak to. No dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Rum pieczętuje umowy. Towarzysze, jesteśmy bardzo rozczarowani twoją łapówką. Przysyłasz nam rum w celu zawarcia umowy, ale nie dajesz nic poza tym. Wstydź się. Matuszka Rosja ma wystarczająco dużo alkoholu. Czego nam brakuje, to rynku dla naszych towarów. Jeżeli zaimportujesz odpowiednią ilość, staniemy po twojej stronie. W innym wypadku przystaniemy do szalonego naukowca. Sprzedajemy żelazo, boksyt, kłody, deski i uran.
możesz produkować porządne tropikańskie samochody z rosyjskiego żelaza i boksytu. No dobra, czyli produkcja samochodów wchodzi w grę. Tutaj polityka wykwalifikowanych pracowników, już nam tych nie wykwalifikowanych. 162 osoby, co tu się dzieje? Znaczy, o, to, no właśnie, prawie tyle co na żywo, bo to mówię o populacji na naszej wyspie, ale to widzę, że pokrywa się nam z live'em prawie. Fabryka samochodów, ile to kosztuje? Co, nas nie stać? Stać nas, proszę bardzo. O ile zaraz nie będzie jakiegoś tutaj... Kurczę, tak oni i tak będą ściągać to z Rosji, to niech sobie od razu tutaj, blisko, z portu do portu. Co prawda tu... A, tutaj byśmy mogli ryby łowić, w gruncie rzeczy. To tu, koło elektrowni. Tylko wolę, żeby droga szła... Nie podoba mi się, w którą stronę ta droga tu zakręca, bo to zawsze jest dłuższy przejazd. No, ale nic się nie zrobi. Będzie dłuższy. Tak to wygląda. Dzień dobry, dobry wieczór, dobry dzień, dobry... Kurczę, no właśnie, bo ty ostatnio tak widzieliśmy. I Japonia jest wśród nas, i Stany, i... Albo nie zaczynam znów tego tematu, bo... Będzie. Pozdrowienia z Wąchocka i z różnych takich. Dobra, niech budują, startujemy część pokojowo. Myślę, że to jest dobre miejsce na kolejny zapis. Misja 11. Jak Barbara, Barburka. Bardzo dobry wieczór. Inne rzeczy na by. Baton Mars i... O właśnie. Co jeszcze może być na by? Część ludzi pokojowo strajkuje. Spoko, to się zaraz zmieni. Prohibicja, tak, to by nas załatwiło. To by nas ukatrupiło. No właśnie, o niektórych świeci słońce. Ale teraz i tak ten dzień się tak fajnie wydłużył. Już do 18 praktycznie jest jasno, a jak jeszcze nam w marcu przestawią godzinę, to... Będziemy robić live'a jakoś. Jak jeszcze jasno będzie. Tropical news today already provides the most objective information. More media would just be redundant. As long as TNT is on the air, freedom of speech for all tropicans is more or less guaranteed. Obóz pracy. O, to się nam przyda, bo widzę, że już są pierwsi chętni, ale chyba na kukurydzę nastawimy się. Mamy tutaj tą trzcinę, więc tam nie będzie problemu. Tutaj kukurydza, która jest za blisko miasta. Ale dobrze rośnie. Albo tu niech będzie, o, koło elektrowni. Proszę bardzo, będzie... No i tutaj właśnie Paweł też dobrze zauważył, że najwięcej takich... Ale rzeczywiście coś w tym jest. To najlepsze jest to, że nigdy nad tym tak nie myślałem, że najwięcej takich osób, z którymi tutaj widzimy się do dzisiaj, to jest z serii, które miały wiele sezonów. I mam to na myśli, i to tak też właśnie spogląda na Pawła, to This War of Mine. To jest, do dzisiaj jest tyle osób, które pierwszy raz się pojawiły przy series This War. Tak samo przecież, co my to jeszcze? Kingdom ciągnęliśmy na kilka sezonów, to Cywilizacja na pewno. Kingdom, znaczy New Lands, na kilka wysp można to podzielić, ale tam tych odcinków też było mnóstwo. Ale rzeczywiście coś w tym jest, że takie gry, powiedzmy, nie do końca fabularne przyciągają na dłużej, bo tak... Przypuszczam, że takie jak Kingdom, teraz mam na myśli Kingdom Come, bo przed chwilą mówiłem o zwykłym Kingdomie, no to przypuszczam, Kingdom Come się zakończy, dużo osób już ta fabuła nie będzie interesowała i prawdopodobnie katedra. Być może spotkamy się znów dopiero przy jakiejś kolejnej grze fabularnej, brak katedr. Okej, okay, zieloni, a czy oni już oczyszczalnie mają? Mają. A jak są takie, powiedzmy, takie tasiemce, typu właśnie Cywilizacja czy inne tego typu gry, no to... The Settlers. Zapłacimy Europie. Co jest The Settlers? To mieliśmy szóstkę, tak myślę, czy coś jeszcze? Szóstkę, siódemkę. No, ale też coś w tym było. A rozumiem. No to dobrze, czyli to ta sama osoba. Od Opium, lolo. No to dobrze, to teraz będę wiedział. Ja mam zawsze tak, że po początku Niko zapamiętuję. Czyli tamtego Darta teraz nie ma, jest Mlixer sam. Okej, okay. No to już... To już będę wiedział, to już będę pamiętał. Jakby... A! No właśnie, co z naszą fabryką? Zezwól na import! Ale pięknie, zapomniałbym o tym zupełnie. Nie. Jak najbardziej zapotrzebowanie na materiały niech wzrośnie. Weźmiemy coś jeszcze, możemy importować. Fabrykę cementu nie, sprzęt elektroniczny, boksyt i złoto. I lub złoto. Fabryka produkuje z rudy żelaza, ale to pogarszenie... Oni jeszcze mówili o tym drewnie, ale... Kurczę, fabryka mebli? Pytanie, czy drewno, czy deski to miało być? Bo tartak to co innego niż... Dobra, jeszcze jedną fabrykę samochodów. Na bogato. To jest dopiero tropiko, kurczę. Fabryki samochodów.
Przelewa się. Myślę, że tak, warto by było postawić już szpital, bo nam zaraz pomoc społeczna zniknie. Czy postawimy szpital i będziemy szukać kolejnego miejsca na nowoczesne bloki też. A tak zadbamy trochę o obywateli dzisiaj. Fajny niski blok się tutaj wylosował. O, dwóch nie zmieścimy, to lepiej będzie to w poprzek zrobić. Damy radę chyba w poprzek też, tak. To. Tyk, 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 tyk. No teraz wyższy wyszedł. A, zrobimy dwa takie obok się. No, proszę bardzo. No i jest. Pieniądze są. Czy Sunset Overdrive? A, no rzeczywiście. Ale Sunset Overdrive to też była jeszcze taka mała seria. Kurczę. Jak sobie pomyślę o Xboxie tym nowym, to tak niewiele gier, co było dane tam ograć. Właśnie Sunset Overdrive i Halo chyba. Tyle, co kojarzę. Mam nadzieję, że coś się poprawi w temacie ekskluzywów o nich. No ale zobaczymy. Zobaczymy. A to, moment, ja jeszcze widzę pierwszą wiadomość. Czyli zaraz odpowiem. Jaki program preferuję do streamowania? Osobiście z GeForce'em jakość bez ligu. No, właśnie widziałem to. Widziałem. Znaczy OBS. Ja myślę, że OBS to jest najlepsza opcja, bo jest świetnie rozwinięta pomoc, jeżeli chodzi o poradniki, jakieś tutoriale. Do tego jest darmowe, bardzo fajne wsparcie. Co chwilę coś tam dodają, robią. Ja nie wyobrażam sobie innych programów. Wiem, że są jakieś te XSplity, czy jak to się nazywa, ale to jest już znowu płatne, a chyba nie ma takiej potrzeby. Tam. Nie ma takich opcji, żeby tamten program dał, żeby OBS tak tego nie zafundował. Jeszcze może wcześniej, jak się OBS rozwijał, to rzeczywiście może jakoś to tak było inaczej, ale teraz OBS wygrywa. A też za późno, no, z rozpędu. Hipnozy, nie, niestety nie widziałem. Widziałem tylko reklamę na YouTubie, co jest hipnozą, ale nawet nie wiem, co to jest. Czy to jakiś kabaret, czy rzeczywiście hipnoza, czy jakieś inne rzeczy, ale reklama się wyświetliła. Tyle wiem na temat tego czegoś. Dobra. My musimy zadbać jeszcze, zadbać o ludzi tutaj, bo mamy już obóz. Obóz dla niechcących pracować już mamy, a ci chcą katedrę. Dobra, to niech im budują katedrę. Kurczę, czy kościoła, a nie jeszcze katedrę potrzebują. To jest. Nie dogodzi się im. Niech będzie. Katedra, a my szukamy tak chętnych do pracy. Z Bliskim Wschodem, jak to ciężko tam się prezentuje. Emeryci, dzieci, bez pracy, Belfrowie. Rybacy, śmieci. A gdzie są ci przestępcy? Są przestępcy, no i bardzo dobrze. Buenos dias, idziesz do pracy w polu, w Perkę. Kurczę, 1000 za każdego. No ale później zarobi na siebie. Szansa, że nagram. Teraz muszę wrócić do gór. Ale teraz moment, czy uda mi się podejrzeć? Może uda, jest szansa, że czaty się przewije mi. Witam. Warhammer. Ale Warhammer, który będzie wychodził? A chyba nie. Chyba się nie uda, bo w marcu... Marzec już jako tako mam wstępnie zaplanowany, jeżeli chodzi o tytuły, które się nam przewiną na kanale. Mógłby być problem zmieścić coś jeszcze. Ale zobaczymy. Ale wiem, że rzeczywiście Warhammer gdzieś wychodzi po drodze, ale nie wiem, dlaczego Warhammer nigdy, prócz może Total War'a, specjalnie się nie oglądał na kanale. O, nasza armia. Ktoś uciekł. Próbowaliśmy Warhammera... Relations between the USSR and China have soured. Both countries are arguing which form of communism... Chyba z China popsujemy sobie trochę stosunki. Wołowinę. Prezydente. Dobra, zgodzimy się i zainwestujemy. Ale próbowaliśmy też inne strategie z tego uniwersum i jakoś nie miały wzięcia. Ale zobaczymy. Dobra. Dobra, mamy to jeszcze... dopóki jest pieniądz, jeszcze jedno rancho. W rancho chyba wszystkie zwierzęta, tylko oni chcą... Wołowina, nie wiem, czy wędzona, czy zwykła. Jakąś wołowinę chcą, tylko gorzej jak nam na tropiko wszyscy zjedzą to, co będzie dostępne. Dobra, 41 tysięcy jest spoko. Możemy dorzucić jeszcze nowoczesne bloki. Albo niech wybudują to, co mają wybudować. Po co się ograniczać?
Wybory z przemówieniem. Czego im brakuje? O, rozrywkę jesteśmy w stanie zrobić. W sumie wszystko się poprawia. Kogo pochwalić? Ty, ZSR... Oni będą mieli katedrę. No myślę, że Stanę pochwalimy, bo coś średnio nam idzie. I katedra wybudowana. I każdy coś dostanie. Obiecanki, cacanki, tak? Pójdą, poszło. Sasanki. I want to stress the great progress we have made. Production has increased steadily, exceeding 25% in some areas. I tell you, we will complete the five-year plan in 4 years. This is progress. We lack enough entertainment. We shall not deny that. However, the reasons are as clear as day. We all know that the environmentalists are to blame for all this. The United States helping Tropicans and all the people around the world to defend freedom and democracy deserve our respect, our thankfulness, our friendship. Our close relationship and common ideas will help us find a way to overcome all challenges. I have great plans for Tropico. Plans that will be felt by everyone, even the least fortunate of you. God is my witness that during my next mandate we will build a cathedral worthy of our piety in Tropico. Czyżby już? Czyżby już? Tak, dzisiaj jest... O, prawie. Fiesta de la Noche. Pozwolenie na budowę? Otóż to, o, zapomniałem zupełnie. U lojalistów, zgódźcie, prezydente, pozwolenie na budowę już dawno powinno tutaj działać. Pozwolenie na budowę, otóż to, odkąd są pieniądze, powinno działać pozwolenie na budowę. Tak, nie, ja zawsze, bo ja nie przerywam, jak el prezydente ma... przemówienie głosi do ludu, co prawda on zazwyczaj to samo mówi, bo te same opcje wybieramy, ale, o, i dzwonią. Ja nie chciałem mu przerywać po prostu, to już taki urok to z El Presidente. Ale tak to działa, zresztą patrząc na to, że to jak się rozpędzę czasem, to mogę się nie zatrzymać, to czasem taka przerwa na powietrzenie się, to myślę, że jest jak znalazł. Okej, okay, więcej prądu, więcej prądu, czego nie ma? Pieniędzy... Prachtowiec, no ty wiesz te pieniądze, 80, no właśnie, ile można czekać? Pyk, i już możemy budować dalej. No widzę, że ta druga fabryka samochodów nam się chyba nie przyda, ale z drugiej strony, jak będą produkować, będzie dobrze. Na Discordzie tak, na Discordzie jako tako problemu nie ma, to zobaczę, jak to tam wygląda. Dzisiaj trochę byłem rzeczywiście na Discordzie. Czy tu odbierają? A nie, gdzie tu jest towar? A oni chyba po prostu to jest jeszcze, a nie, to jest trzcina. Dobra, wszystko przed nami. Wszystko przed nami. 8-8. O, jaki fajny rocznik. Już październik. No, to już parę miesięcy się miało na karku. O, i wtedy jaka ta wątroba wtedy była... Kurczę. Świeża, działająca i bez żadnych obciążeń. Jeszcze się rozwijała w dobrą stronę, tak? To wszystko. No zresztą. Ile to już lat? Cały czas o władzę. No, ale prezydent jest tutaj nietykalny. Mnie zastanawia właśnie, jak fabuła w szóstce się będzie rozwijała, jeżeli chodzi o te... historię. Czy będzie tak krótka jak piątka, ale jednocześnie treściwa, czy wrócą do korzeni? Chociaż wolałbym, żeby poszli w kierunku piątki. No i zastanawia mnie też to, na co oni się nastawiają, bo to daje dużo do myślenia. Tam ma gra się opierać mocno na łączeniu wysp, że nie będzie tak tutaj tylko jedna wyspa, tylko będzie kilka wysp i one będzie je można mostami łączyć i jakoś z jednej wyspy na drugą jeździć. I dlatego zastanawia mnie, czy nie będzie tak, że będziemy mieli jedną wyspę i przez długi czas ją będziemy rozwijać. Czyli coś jak w piątce. Dzień wyborów. Czyli coś jak w piątce, bo tak sobie nie wyobrażam, żeby podczas jednego posiedzenia zapełnić całą wyspę i wszystkie rzeczy jeszcze mostami połączyć, żeby była taka potrzeba. Kurczę, my im park postawiliśmy, oni dalej. Tak? Zbyt wiele kościołów i katedr. Już teraz wiem, co Bliski Wschód, co im nie pasuje. Ale oni... A co z naszą Wołowiną? No właśnie. Rosyjski komunizm. No niestety. Tak jakoś wyszło. Zieloni. A zielony co możemy jeszcze dać? Przemysł drzewny, wysoki poziom zanieczyszczeń. A, bo jeszcze nie robią wołowiny. To już, szybko. Wołowina. Bach, bach. Na raz.
Congratulations, President. Nawet nie patrzyłem na wyniki. O, puszkowane ryby. Mamy ryby, więc mam nadzieję, że będą. A to co to jest? Wybuduj dwa nowe były. Kurczę, nie wiem, czy budować, bo je później trzeba naprawiać i to nie robota. Zrobimy parę wysp. To będzie... No, tak mi się wydaje, że to będzie takie w stylu Tropico 5. No, nawet, że Tropico 5 było fajne. I do tego dorzucą po prostu jeszcze wyspę, żeby ten świat był jeszcze większy. Zastanawiam się, czy sama baza rozgrywki będzie wyglądała dalej tak samo. Czyli powiedzmy, że o, ta lista budynków będzie bardzo podobna i podobne problemy, czy dorzucą nam też coś nowego. Na przykład tak w City Skylines, że korki mogły powstać. O, to by było całkiem niezłe, jakby dorzucili do tej serii. Możliwe zakorkowania się dróg, no i rozwiązywanie problemów rzek. Jakieś inne trasy czy coś w ten sposób. Jak ciebie atakują, to trzeba byś ty... Tak, no właśnie, że atakować innych, no też by mogło się sprawdzić. Czy polecam Monster Hunter World? Jeżeli ma się z kim zagrać, to jak najbardziej polecam. Do samotnej gry? No tak, niezłe, ale nie wiem, czy bym polecił. Ale jeżeli ma się znajomego, tak żeby namówić do tego, to jak najbardziej. W dwie osoby to się dużo przyjemniej robi niż samemu, tak? Tak. W sensie Monster Hunter, tak? To jest prawda. Tak to działa. Zresztą, jakie jeszcze mieliśmy tematy? Jak się ma dzieci, to robi się cuda w kuchni. A, to widzę Twitcha tutaj, tak? No, tak, tak, już polują na mnie, żebym zgłodniał. No. Jakoś tak to jest, że kawa też poprawia apetyt i by się zjadło. Grzecznością. A dziękuję, Pawle. To no, bardzo grzecznie, bardzo, bardzo mi miło również. Tak. Dobra, dorzućmy farmę rybną jeszcze jedną, bo musimy te puszkowane ryby jakieś z Chinami trzeba się dogadać. Ech. No i właśnie, zastanawia mnie też, jak będzie wyglądała kwestia. Kurczę, my się tu nigdzie nie możemy do tej drogi doczepić. Ale kurczę, słabo. No droga, co. No co ty tutaj szalejesz? Co ty wymyślasz? Jak my do tych ryb? No chyba, że... Nie, no... Nie, czy ryby nie muszą być podłączone? No zobaczymy, może nie muszą mieć połączenia. No będę musieli nosić to na barana. Tak to działa. Dobra, jest to, jest prąd, jest. Jak my z komunistami żyjemy, ale zaraz chyba będzie... A, 50%. O kurczę, to trzeba by moje wybudować. No dobra, to wybudujemy. No nie lubię tych budynków, ale niech mają gdzieś tam na uboczu. Na przykład tutaj, koło parku i tutaj. I będzie spoko. A później najwyżej to usuniemy czy coś. Jakoś to będzie. Czy mamy kolejnych... O, statek, ty pieniądze nam bierz, dostarcz, bo zaraz będzie bieda. No właśnie, no w Tropico 6 byłbym za tym, żeby trochę rozwinęli. O, rebelianci? A, trzech. To. Ale my nie mamy... Kurczę, zapomniałem, że my nie mamy tego specjalnego szkolenia. Trening sił specjalnych to powinien być już standard u nas. W ogóle minister obrony wyjątkowy poniżej. O, to weź eksperta za granicę i wykształcenie też kogoś to weźmiemy. Dobra, fatalne. No nie lubię określenia fatalne, bo to często problemy przysparza. Kiedy Spellforce? Jak zakończymy Kingdom? Wtedy wracamy. Będzie znowu tak dalej RPGowo. We need proper healthcare facilities. Będą placówki, zaraz im sanatorium postawimy. Będziemy ciągnęli temat dalej RPGowo, no tak... Kingdom za bardzo wkręcił fabułę i tak, żeby się rozdzielić i tu. A znowu Spellforce, no tak był średnio oglądany, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba ta gra, dlatego... jego spokojnie dociągniemy do końca. Tutaj nie ma obaw, żeby coś było z nim nie tak. No dobra. Dobra, rozrywka, nie, państwowe dobrobyt. Sanatorium, to mieliśmy postawić. No to ich wyleczy ze wszystkich rzeczy. Kościół, sanatorium i uczelnia wyższa. Proszę bardzo. Można. I Pizza Connection 3. O, to już można powiedzieć, że praktycznie na dniach. Też niecierpliwie czekam, chociaż mam lekkie obawy, bo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo często jest tak, że się mocno nastawia na jakieś takie remastery czy kontynuacje starych serii, a na przykład w zeszłym roku Konstruktor chyba został zremasterowany. Remake, remaster. No mniejsza z tym. Potem jak chwilę pograłem, to doszedłem do wniosku, że kiedyś się grało mega, a teraz coś jest nie tak z tym Konstruktorem. No i
I właśnie mam takie lekkie obawy do tej pizzy, że z jednej strony mega jestem napalony, tak żeby sobie poprzypominać te stare lata, ale z drugiej mam też obawy, żeby im to dobrze wyszło. Ale jak wyjdzie dobrze, to będzie dobrze. Bądźmy dobrej myśli, że wszystko pójdzie po myśli. Dobra, trening sił specjalnych, to trzeba im podnieść trochę pensję, jak... Okej, okay, o, Prezydente, mamy. The deal with the USSR is done, but we also want General Fedorov as our ally. His huge knowledge of the conclave's tricks and military strategy will surely help us. Czy cieszę się z nowego święta ruchomego, które jest 21 maja, ale to nie w temacie jestem co do tego święta. Ja tylko, jeżeli chodzi o maj, to 3 maja, ale to nieruchome, to urodziny, tak? To takie najprzyjemniejsze święto w roku. Czy urlop zaplanowany? Myślę, że będziemy z tym urlopem jakoś tak na bieżąco działali, tak na parę dni. Coś kombinowali, jak jakaś premiera wyjdzie, czy... No będzie ciężko, ale zobaczymy. Czerwona łódź podwodna, o! O, czerwony październik. Prezydenta, udało nam się zawrzeć umowę z ZSRR, ale chcemy także mieć generała Fiedorowa jako sojusznika. Jego wiedza na temat sztuczek konklawy oraz olbrzymie doświadczenie z pewnością nam pomogą. W tej chwili żyje pod powierzchnią morza, jednakże jego czerwona łódź podwodna będzie potrzebowała więcej energii. Musimy rywalizować... Chyba tak miało być. Z chomikiem doktora Steinschneidera dostarczenie odpowiedniej ilości energii. Wytwórz 1000 MW, zanim zrobi to konklawę. Ale to tych zerby było jeszcze tutaj mega dorzucić i w ogóle. No dobra, energia konklawy 200. Mam nadzieję, że oni nie są w stanie jakoś szal... 205, dobra, mamy 300, czyli my musimy postawić kolejną elektrownię słoneczną. To jest chyba najszybszy sposób. Co prawda, no można by było atomówkę postawić. I to by nam zrobiło dużo prądu w krótkim czasie, ale nie będziemy kombinować. Zielona energia, te sprawy, jak to penultimo powiedział, niebieska. Niech będzie niebieska. Mamy pieniądze, to możemy jakoś w ten sposób to rozwiązać też. Dobra, piękny zakręt, ale przy okazji zapiszemy, jakby miało się stać coś niedobrego. W sumie chyba, o ile w piątce zdarzyło nam się czasem skorzystać z 2x3 zapisu, tak chyba tutaj w czwórce nie było co do tego okazji. Nie wiem, czy to po tej rozgrzewce z piątki, czy jak, ale... Ale, dobra, dopal, dodaj więcej, i tu będzie 800, czyli potrzebujemy jeszcze jedną elektrownię. Dobra, to dwie obok siebie, niech będzie tak. To nie wiatr. Two Point Hospital. Oj, też czekam. Tam akurat mam jakieś takie dobre wewnętrzne przeczucie, że tego nie zepsują. No nie mogą tego zepsuć. To by było naprawdę grzech. No ale... No jeszcze poczekamy trochę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, jak ta energia konklawy? O, dobrze, że konklawy jako taka się nie spieszy. Renowacja pałacu. Nie, jeszcze za mało ludzi. The Last of Us 2. Nie, no właśnie... Znowu, bo tutaj rozmawialiśmy o Xboxie, także jakoś tak nie inwestuję w te tytuły ekskluzywne, ale za to PS4 znowu będzie rządziło tej wiosny, bo God of War nam się już tu powoli szykuje w kwietniu, a chwilę później, w maju, że nie pomylił się, Detroit. To jest gra, na którą mega czekam i nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądać, jak to wyjdzie. Przecież to, co Heavy Rain pozamiatało, czy tak samo Beyond, jak było dobre, więc mam nadzieję, że będzie dalej tak dobrze. Dobra, pytanie, czemu ta wołowina i czemu te ryby stąd nie wyjeżdżają? Czy wszystko ludzie zjedli, czy jak? Czy po prostu biuro kierowców nie jest w stanie obsłużyć tego wszystkiego? No może w porcie jeszcze leży, zobaczymy, jak będzie wyglądało. Architekt, a tu walniemy w atomówkę. No tak, tak to nasze to biuro działa. A tu będzie atomówka, tu na razie jest ściernisko, ale będzie atomówka. Było, znaczy wiem, że było raz, jak się nam gra zbugowała, bo misja nie chciała się odpalić kolejna, to wtedy rzeczywiście wczytaliśmy w czwórce. Ale tak chodzi mi o takie wczytanie z powodu, nie wiem, przegranych wyborów, czy przegranej misji. To nie kojarzę. Chyba nie kojarzę. Dobra, prąd. No, będziemy mieli tutaj wszystko pod kontrolą. Jak my z domami wyglądamy? Tutaj jest sanatorium. No, bardzo pięknie, 57%. Tylko z zielonym jeszcze. Możemy ograniczyć swobody obywatelskie poprzez tam też dorzucenie tego programu czystości, czy jak to się nazywało, ale warto by było wcześniej ustawić stację TV. Okej, nie okej. Bo nigdzie nie ma miejsca w takim dogodnym punkcie. O, tutaj by było nieźle.
Dobra. No i energię mamy pod kontrolą, nie ma się co spieszyć, dajmy nam trochę czasu, żeby posiedzieć też nieco dłużej. Zwiększ ilość eksportowanych. Cukier rum, zawsze. Na naszej Saszy zawsze. Tym bardziej, że z rumem to my mamy bonus do sprzedaży. A jak właśnie? Atrakcyjny eksport. 20%. Strefa wolnego handlu. An article published in the Pravda in Moscow has criticized the housing conditions for the masses. Dobra, nie wiem czemu mówią coś nie tak o naszych tych, skoro jest dobrze, tych domów jest coraz więcej. Okej, wołowina ruszyła. Czy w Tropico 5? Tak, jak najbardziej cała seria jest na kanale. Już z Tropico 5 mamy to za sobą. Niestety, bo było naprawdę świetne, ale przed nami Tropico 6. Lepiej takimi rzeczami sobie głowę zawrzątać. Dobra. Mamy. Energia konklawę, żebym tylko nie przegapił. Tak pod kontrolą wszystko, żeby było. Tyk. To jest 20 tysięcy. Tu nam chyba taniej wychodzi te pierwsze ulepszenie. Pyk. Jeszcze jedno ulepszenie. Zobaczymy. Dobra, przyspieszamy. Tak, mówiłem, że nie korzystaliśmy nigdy z zapisa. Coś czuję, że przegapię tutaj ten prąd. Ale to czaty będą pisać. Jedna fabryka nie pracuje? Import jest. A która fabryka nie pracuje? Zobaczmy pieniądze. O, rzeczywiście to jest na minusie. A powinien importować. Może za mało pieniędzy było do tej pory. Jakoś za bardzo ograniczony ten import był. Nie wiem, co się stało, ale... Ale ogólnie pieniądze idą. No ale ten rum jak idzie. Ja myślę, że jeszcze jedną fabrykę rumu postawimy. Nam przyda się, jak to tak dobrze idzie. Mamy trzciny dużo swojej. Mamy trzciny, jak nie będziemy mieli swojej, to możemy też ściągnąć za granicę. Dobra, pyk. I mamy chętnych ludzi do budowy. Myślę, że do pracy też mamy dużo chętnych. Minecrafta? Znaczy, nie na kanale, ale ogólnie jak Minecraft wychodził... Ua, ale tutaj to źle wygląda. Teraz dopiero zauważyłem. No musimy ściągnąć jak najszybciej wojskowych, bo będzie znowu na minusie. A tu nie ma pieniędzy. A już teraz nie idzie wycofać. No musimy fabryk... Kurczę, ale fabryki szkoda. Dobra, musimy przetrwać te parę miesięcy bez ludzi. No, bo my tak trochę słabo z wojskiem wyglądamy. Jest okej. No, do Tropico można mieć sentyment. Ja sam mam sentyment, bo pamiętam, jak kiedyś ogrywałem. To jeszcze były takie czasy, no w ogóle na Tropico trafiłem, bo kiedyś jako tako nie miałem zaplanowanych gier, które kupię, wezmę czy coś takiego, tylko było tak, że jeździłem z rodzicami do Poznania i to wtedy był ten Empik w centrum, znaczy dalej jest ten Empik, ale no to było takie popularne kupowanie gier w Empiku. Zieloni Zero? A co tu się z nimi stało? Przecież mamy, kurczę, musimy chyba dekret wydać. Sama liczba oczyszczalnie mamy. Dziwna sprawa, że z nimi tak na zero to zeszło. Może mają coś dla nas? Renowacja pałacu? Nie, ale możemy dać zakaz śmiecenia. Może to im poprawi humor nieco. No, potrzebujemy jeszcze chwilę, żeby pieniądze... No to jest 200 tysięcy. Potrzebujemy chwilę, żeby też nam tych przywieźli. 11 deny. No i właśnie, była taka sytuacja, że wtedy kupowało się grę na zasadzie, że... Dlatego te pudełka pewnie takie wielkie były, że chodziło się, oglądało pudełka. Właśnie po Empiku pamiętam, że często jak przyjeżdżaliśmy do Poznania, to tam był ten kierunek, no i... I trafiłem na Tropico. I później jak się na tej grze zasiedziałem, Shaker jeszcze pamiętam do dzisiaj, były dodawane takie edycja specjalna, niespecjalna. No ogólnie to było popularne, żeby jakieś dodatki tam się przewijały. Papaje, banana, nas biżuteria, bale, deski, meble. Chyba nic takiego nie mamy. Tutaj coś mamy może. Ale nie, tu chyba też nie mamy. Jak my z Europą żyjemy? Rzeczywiście jest tak źle? Nie, z Europą jest całkiem spoko. Czekamy, spacja. Mało zieleni. My musimy... O! Czy ja przypuszczam, że my musimy dorzucić jeszcze jedną oczyszczalnię, jak będą pieniądze, bo ta jedna nie wyrabia. Kurczę, ale... A, tutaj nam trochę śmieci. Dziwna sprawa, bo jeszcze chyba raz mieliśmy z czarnymi, tak? Tutaj, z kościołem zero, przez barona. Przemysł drzewny. Wysoki poziom zanieczyszczeń. Powinno być wyższy niż... A, tu mam opisane. Na 200 tropikańczyków. To się nie zmienia. Nie buduj na wyspie kopalni i obozu raja. Nie będą nam mówić, co mamy robić, co nie. Jeszcze dojdziemy z nimi na 100%. Ja myślę, że jeszcze... O, jest 200 tysięcy. Najpiękniej. Teraz możemy postawić drugą oczyszczalnię.
Stacja uzdatniania wody tak naprawdę, to się tu zwie. No i proszę, i myślę, że jak to powstanie, to już będą bardziej zadowoleni. Sytuacji mamy, wojsko to też cieszy, jest dobrze, mogę wracać na czaty. Witam również, o, ale tutaj dużo osób nowych doszło. Zaskoczony jestem bardzo pozytywnie, ale to witam, zarówno YouTube, zarówno Twitche też witam. O, jak to dobrze, to działa, pozwolmy mu, o kurczę. Zwolnić, nie możemy zachowywać takich osób. Dobra, wyjątkowa, jest bardzo dobrze. Dobra, fatalna, powyżej, powyżej. Piękny angielski. Podziwiam, penultimo, podziwiam. Rachunek Banku Szwajcarskim. Kurczę, myślałem, że już lepiej wyglądamy w tym temacie, więc trzeba coś jeszcze zrobić. Parę budynków ustawić. Tyk, 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 tyk. Zmieści się jeszcze tu w poprzek, coś zmieścimy. Tu najwięcej tych lepianek jest, więc to tak idziemy. Zgodnie z myślą, że gdzie lepianki, tam mieszkanie. Okej. No i pieniądze się rozeszły. Dobra, energię konklawę, jeszcze mamy chwilę czasu. Tak to wygląda. Dawno temu kanał zakończył. O, a lubię temat o kanałach. Kto tu, co tu, jak tu? Gdzieś mi uciekł. Jest. A, coś nie działa. A, chyba, że w ten sposób nie działa, że z perspektywy kanału jakieś funkcje tutaj. W sensie nie, że... No. Jaka będzie kolejna seria? Może właśnie, przejdźmy do tego. Nie, chodzi mi o to, że funkcje z perspektywy oglądania, a niekoniecznie nadawania, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem czaty. A jaka kolejna seria? Chyba najszybciej, bo to już w okolicach 8 może, jak się uda to wszystko załatwić w czasie, to będzie to przetrwanie na Marsie. Taki jest plan. I to chyba 8 znika embargo, tak mi się wydaje. Tylko no zobaczymy jeszcze, czy to będzie seria, czy to pojedynczy odcinek. Z takich poważniejszych gier to na pewno Far Cry, ale to no trzeba czekać praktycznie do końca marca. A nie wiem, co jeszcze wychodzi. Tak trzeba listę premier najlepiej zobaczyć i będzie... No, seria z Kingdom Come, ale to seria z Kingdom Come, to trzeba podziękować przede wszystkim osobom. O, i proszę bardzo, zieloni 100%. Jak to się szybko zmienia? To zgodnie z obietnicą. Wszystkim osobom, które tak mocno namawiały pod pierwszym odcinkiem i łapki, komentarze i to wszystko. I doszedłem do wniosku, że no trzeba, no w Eleksie zrezygnowałem, mimo że sytuacja była bardzo podobna, mówię, no nie zrobię drugi raz tego samego. Zupełnie nie planowałem serii z Kingdom. Zupełnie, ale nie żałuję. Też zupełnie nie żałuję, bo coś niesamowitego. Today we have invited Ambassador Lord Joffney in order to find out more about the growing friendship between Tropico and the EU. I just came back from a splendid luncheon with my dear friend El Presidente. I can assure you that as long as I get to eat your scrumptious tropical scones with my team, the relations between our countries will remain splendid. Teraz myślę, że my nie mamy fabryki do robienia puszkowanych ryb. No właśnie. Bo ryby są, ale jeszcze trzeba je zapuszkować. A będąc przy zapuszkowaniu, zobaczmy, ilu przestępców jest na wyspie. Jeszcze energia konklawę powoli rośnie i bardzo dobrze. Możemy zaraz coś ruszyć w tym temacie. Emeryci... My nie ma... A są. Buena tarde. Buena tarde. I kukurydzy nam nie zabraknie. Ręce do góry. Ale skąd się biorą ci przestępcy? Buenos días. Prawda, to chyba się bierze z bezrobotnych, jak za długo są bez pracy, to później takie głupoty w głowie u nich są. Ilu mamy bezrobotnych? 2 osoby. O, zawsze można ich aresztować, tak profilaktycznie, zawczasu. Kingdom Come, grom roku. Gdyby nie te błędy, byłbym w stanie się zgodzić. Chociaż no, na ten moment nic ciekawszego nie wyszło w tym roku, więc może tak. Na ten moment tak, ale sam liczę, że grom roku zostanie Red Dead Redemption 2. Mam taką nadzieję, że tego nie zepsują. I będzie gra roku. Tu możemy też im dopalić ten room. Bardzo pięknie. No 400 tysięcy. To jest lepiej niż fabryka złota. To jest prawdziwe złoto tropików. Żar. Czar tropików. No właśnie, zapuszkowaliśmy tych złodziei. Są. Ryby też mamy. Pyk, pyk. Będzie. Tylko najgorzej, że to wszystko na jedzenie teraz idzie z tymi rybami. Zastanawiam się, a zobaczmy, czego naszym ludziom brakuje do szczęścia. Chyba rozrywki. No właśnie, rozrywki. Warunki są ok. Opieka zdrowotna mogłaby być lepsza. Środowisko też. Ale to dorzucimy rzadko kiedy właśnie. Nie wiem, dlaczego zawsze zapominam o tej rozrywce.
internet podłączyć, YouTube'a i niech oglądają. Streamy. To by była rozrywka. Dobra, w poprzek się nie zmieści, a szkoda. Szkoda, bo by ładnie wyglądało. Ale niech mają zo. Zo rzadko kiedy u nas tu powstawało. Mamy pieniądze, to się bawimy. I kino też rzadko kiedy było. No ja myślę, że teraz jak będą narzekać na brak rozrywki, to się zdziwię. Jedyne czego do tej pory tak naprawdę nie robiliśmy, to nie podnosiliśmy pensji, tak jakoś, że na całej wyspie. I przypuszczam, że jeżeli na coś mogą narzekać, to na niskie pensje właśnie. Czy grałem w Kingdom Come na padzie? Przez pierwsze 10 minut, 5 minut i po czym, to nawet w pierwszym odcinku jest ten fragment i po czym zrezygnowałem. Nie wyobrażam sobie strzelania z łuku na padzie. Chociaż może... O! Aha! To też mamy załatwione i 20 tysięcy za prezydencję i mamy nowy pałac. I znowu możemy zobaczyć, czy z tyłu lepiej wygląda. Kurczę, mogliby taki pałac kultury postawić, a nie jakieś takie. To jak kościół wygląda. A to dalej... A, Bliski Wschód. Im możesz zapłacić? Dobra, i jest. Jak wybudują wszystkie te struktury, no to też ruszamy z misją. A myślę, że 400 tysięcy. No, ale tu w porcie też leżą pieniądze. Jest dobrze. Streamy to po śląsku bardziej. No, ale no bo to tak fajnie brzmi, streamy. No. Na padzie? No, właśnie. Nie strzelanie, tylko szczelanie. 10 więcej. Kurczę, to skąd to bunkry trzeba stawiać? Albo te antyterrorystów. Nie, bunkry i antyterrorystów. Może tak najlepiej to zrobimy. Siły specjalne i antyterrorystów kwaterę też. Często jej nie ma, więc niech będzie. Podoba mi się ten budynek. Okej, lecimy z tematem dalej. No. Tak to wygląda. Trochę tak, no trochę taki meczet właśnie. A, tu mamy antyterrorystów. To się rozpędziłem. Dobra, energia konklawa, ale fajnie mieć tak konklawę w szachu. Jeśli tak będziemy mieli pieniądze z portu, to już w ogóle będzie dobrze, bo w gruncie rzeczy to jest właśnie może, chociaż no w piątce może tak nie było, bo trzeba było też czasem i środowiskiem operować, wojskiem i innymi rzeczami, a tutaj tak naprawdę wszystko rozgrywa się o pieniądze, że jak się ma pieniądze, to się wygrywa wszystko. W piątce nie było tak łatwo, ale nie wiem czy tak to... Nie, no nic się nie stało. Ja tak aż tak bardzo na jakąś gramatykę, ortografię nie patrzę. Znaczy, no, doceniam, jak jest bez błędów pisane, jak najbardziej. Trzeba szanować język i zadbać. Ale to też nie jest tak, że jakoś tutaj, nie wiem, jak gdzieś jakiś błąd się popełni. Kto nie popełnia błędów, niech pierwszy kamieniem rzuca. Tylko nie w monitor. Bo szkoda. Dobra. Jest wszystko. Klawiatura i pada naraz. O kurczę, ale w ogóle będąc przy padzie, pokusiłem się, będąc przy Xboxie, pokusiłem się, ale muszę chyba odesłać. Dlatego pada mówię, a zaszaleję. Gdzieś tam promocja była, kupiłem pada Xbox One, ten cały Elite z tymi dynksami z tyłu. Jakie to jest... Z założenia wydawało mi się piękne, przemyślane, że dodatkowe właśnie cztery przyciski na padzie, idealnie rozwiązane, ale ja chyba za bardzo źle pada trzymam albo za bardzo go ściskam i tak na dobrą sprawę i tak mam te dynksy z tyłu cały czas duszone wszystkie cztery i tak naprawdę to tylko mniejsza wygoda jest i w sumie z żadnych bonusów z tego pada nie korzystam. Można mieć dłuższe gałki, co też, nie wiem, może w niektórych grach by się przydało, ale w większości i tak się korzysta ze standardowych i tak naprawdę nie widzę żadnych większych zalet tego pada. Może trochę fajniejsza ta struktura, taka powierzchnia, jak w rękach leży, ale jakbym miał robić recenzję, to nie polecam, tak? Albo nie za takie pieniądze. Jakby to była różnica 50-100 zł, to jeszcze, ale jak on dwa razy droższy jest niż normalny pad do Xboxa, to chyba nie warto. To tak będąc przy padach. Tak będąc przypadek. Okej, no piękną reklamę zrobiłem, wiem. Przepraszam Microsoft. Ale mam Windowsa 10 i sobie chwalę bardziej niż Vista. O ile może być coś gorszego niż Vista. Zablokuj wybory? Nie blokuj wyborów. To co? Mamy pieniądze jak tu frachtowiec za 2 miesiące? To chyba damy radę. Dobra, ruszamy z misją dalej. Zobaczymy co tu będzie. Za 5 euro... Też Turek sprzedał. No ja bym się nie zdziwił, jakby taki od Turka byłby lepszy. Cena jakość, stosunek. Mate, you can't win against the conclave without publicity.
Even if you do, no one will know. What you need is your good old mate Donald. No pięknie, nie wygrasz z konklawy bez odpowiedniego rozgłosu, a nawet jak ci się uda, to nikt nie będzie o tym wiedział. Potrzebujesz pomocy swojego starego przyjaciela Donalda. Usiłuję uruchomić kanał muzyczny, który z czasem zmieni się w kanał z reality show. Zyskamy wielu bezmózgich widzów, ale nie o to chodzi. Muszę wystrzelić satelitę w kosmos. Chodzi mi o to, że musisz wybudować dla mnie program lotów kosmicznych. Doktor jest stuknięty, ale nie może to stanąć na drodze interesom, więc także jemu złożyłem tę propozycję. To tak, tylko tak, tam, tak mówię. Dobra. No to dobra, program lotów. Były loty, samoloty, loty, atrakcje państwowe. Program atomowy? Nie, to trochę niżej. 91 tysięcy. Spoko. Przynajmniej znowu tam pomęczymy naszą won coś tam, co była. Tak to wyglądało. Jakieś podteksty były? Nie, chyba nie. Tropico Great Again. No właśnie dbamy o to. Nie no, że jak są loty w kosmos, to już powoli nie Tropico, a Anno nam się robi. No właśnie, a coś w temacie Anno nie miało być nowego? Jakoś tak ucichło. Trzeba było Yubi pomęczyć, tak. To może to nowa Anno wyjdzie lepiej. Zgodzimy się. Jutro włączę komputer, a tam Windows... oby nie. Było, minęło. Albo milenium, tak. That thing of epic proportions, Presidente. The mad scientist is using a device called the Great Cheese Switcheroo. He is turning General Fedorov's supplies into buffalo cheese. O kurcze. Straszliwa katastrofa, Prezydente. Ten szalony naukowiec wykorzystuje urządzenie zwane wielką serową zmieniarką. Zmienia całe zasoby generała Fiedorowa w serba woli. Ludzie generała Fiedorowa są oczeleni na serba woli. Biorą chorobowe i generał chce, żeby wyzdrowieli. Nie miedeliano. Despacito. Cokolwiek to znaczy. Zapłaci nam za wyleczenie jego żołnierzy. Niestety to uczulenie jest niezwykle rzadkie, a jedynym znanym na nie lekarstwem jest wybudowanie sanatorium dla pacjentów i otoczenie go 6 ogrodami, w których rośnie specjalne zioło, co kosztuje więcej. Wybuduj 3 sanatoria, otocz je 6 ogrodami. Podoba mi się ta misja, bierzemy, chociaż no loty kosmiczne mają pierwszeństwo, jakby nie patrzeć, ale to też zrobimy, mam nadzieję. Nie! Nie teraz! I nie z tej strony wyspy! No i poszło. I poszło. No pięknie. Ofiara 18. Kasyno, stacja TV. Nie jest źle. Usuń. Kasyna, gdzie my stawialiśmy? Stacja TV, to wiemy, gdzie to było. Odbuduj. Kasyno tutaj. Dobra, no mogło być gorzej, ale nie jest też jakoś tak wyjątkowo źle. Dopóki mamy możliwość, program lotów kosmicznych. Gdzieś tutaj koło farmy, albo koło zoo. Albo w ogóle tu w lesie. O, to ładnie las zlikwidują. A, san... Tylko teraz tak, otocz ogrodami. 6 ogrodów ma być, zobaczymy, czy to zadziała. I czy to jest ogród? Nie, weźmiemy ładniejszy ogród. Czy z jednej strony to już będzie otoczone, bo jeżeli nie, to warto by było program lotów kosmicznych gdzieś dać na bok. Kurczę, to chyba nie jest jako otoczone. Moment. A jest, dobra, jest otoczone. No i pięknie, czyli działa. Ale jaka dziwna misja, pierwszy raz się z czymś takim spotyka. Energia zmienia się w ser. No to jest całe Tropico, tak. To... Całe Tropico w pigułce. Okej, okay, no kurczę, postawimy tutaj, bo idealnie jest ten zoo, ale czy znowu tu... A, to najwyżej drogę skasujemy, jak nie będzie miejsca. I gdzieś jeszcze, ale niech budują. Ile mamy czasu? 56 miesięcy. Nawet nie przyspieszą z tym. Program lotów kosmicznych. No właśnie, ta atrakcja... A czy tsunami... Nie, to wulkany chyba odkryły... Nie, tsunami też odkrywało. Zobaczymy, czy nam odkryło. Odkryło, nie odkryło. Kopalnia. Nie tym razem. Chyba dostajemy informację, jak odkryje nowe złoża. Znaczy nie ma nowych złóż. Czy tu odbierają towary od nich? Tak średnio bym powiedział. Czy brakuje nam biura kierowców? Może to jest najmniejszy problem. Postawić nowe, nawet szybką budową. No bo tak trochę mało na ten statek tu czeka. O, już lepiej. Już zaczęło działać. I dobrze. Anno 1800 zapowiadane na zimę. O, no to dobrze. No to już wiemy, w co będziemy grali w zimę. No.
No mam nadzieję, że ten rok też będzie dobry z grami. No co prawda ciężko będzie przebić zeszły rok, ale za to no... Nie wiem, 2016 tak najmarniej wspominam, jeżeli chodzi o premiery. Było kilka dobrych gier. Chociaż był Uncharted. Ale jakoś tak bez szaleństw przeszedł tamten rok. Znaczy nie tamten, tylko tamten, czyli 2016. A zeszły to kurczę. To było coś pięknego. Praktycznie co miesiąc były wielkie tytuły, w które można było grać. Teraz jakoś tak wolniej startowaliśmy w tym roku. No ale zobaczymy. Może się to jeszcze wszystko rozkręci. No fajnie Kingdom nam uratował sytuację. Dobra, raz. Dwa. Trochę krzywo chyba. Może coś mniejszego zrobi... Mhm. Kurczę, to trochę inaczej bym to rozwiązał. No ale dobra. Nie, no, nie mogę, tak? To moja jakaś dusza taka... Skrawki duszy artystycznej to cierpiały, jak widziałem to, co tam zrobiłem. Tak będzie lepiej. I jeszcze musimy chyba dwie zmieścić. Kurczę, ale coś takie... A może tak w poprzek? O, tylko czy nam zaliczy, to... Będzie problem, żeby... jak to zrobić, żeby było ładnie? Tak. To jeszcze się... Ile to miało być? Sześć aż? Sześcioma ogrodami. No nic, musimy jednak te małe tutaj wstawić, bo ja myślę, a spróbujemy, zaryzykujemy, to jeszcze ma szansę wyglądać jakoś. Albo o, tu i do tego damy jak najbliżej. Dasz radę? Okej, okay, mam nadzieję, że zaliczę. I nieotoczone. Czyli nie zaliczę, czyli to jest jednak za wielkie. A szkoda, bo już ładnie wyglądało. No cóż, to musimy zrobić to nieładnie, po prostu to ma działać. Ogród. Zrobimy tak, a tutaj, że oni walczą niebestymi. Taka zabawa. O. O, i tak to. No, nabiera to jakiegoś kształtu. Sześć głosów. Kto w ogóle startuje? Zadowolenie z pracy? Nie, tego im nie zapewnimy. Służba zdrowia będzie lepsza. Tu trzeba wykorzystać... No to ładnie wygląda. Dobra, to tu 95 ZSRR. Chociaż z nimi też coś się... Puszkowane ryby jeszcze na mnie działają. Liczba dowódców armii. To jesteśmy w stanie zrobić. Oho. Witaj, zagrajmy. Witaj. O, no to jest trudne pytanie. Z tym... Dobra, to ja spróbuję przekrzyczeć jakoś o prezydenta. To jest bardzo trudne pytanie, dlaczego mnie aktualnie w Katowicach nie ma. Bo jako tako mówię, że jak premier nie będzie jakiś większych, to się spróbuję wybrać. No, coś nie poszło, nie wiem czemu. Nie wiem czemu. W planach było, ale... No jakoś ja trochę jestem taki za bardzo domatorem, tak. As will all others in time, as the global economy stabilizes. The unbreakable friendship and love between Soviet and Tropican comrades ensures the dictate of the people for future generations. Our close relationship and common ideals will help us find a way to overcome all challenges. Past is gone from our shores, but that is not enough. I will bring the future to Tropico. As part of my reform plan for my next mandate, I shall see to it that our brave army has enough officers. There is no need to go on talking. Our victory is secure. Okej, okay, chyba skończył. Mam nadzieję. Jakoś tak. No i właśnie, no, jakoś nie wyszło. W końcu będzie trzeba się wybrać. Kiedyś, mam nadzieję, że się uda. No to jakoś... Oho, o, zorganizować. Ale w każdym razie dziękuję. I raz jeszcze pozdrawiam.
Sprzęt elektroniczny. Trochę się nam te misje powtarzają ostatnio. Dobra robota. Bardzo dobrze. Wiedziałem, że jesteś lepszym wspólnikiem. Teraz musisz zbudować i wystrzelić satelity w kosmos, a stanę się twoim najlepszym przyjacielem na wieki. Wiesz, jak się buduje satelity, prawda? Musisz zebrać trochę sprzętu elektronicznego i wystrzelić go w kosmos. To nie jest jakiś kosmos. O, chwila, jest. Nieważne. Na początek potrzebujesz trochę sprzętu elektronicznego. Okej. Nie jesteśmy ograniczeni czasem, co jest akurat dziwne, ale spoko. Ale spoko. Przemysł. No może przez to, że tam nie ma jak wystrzelić tego. Sprzęt 61 tysięcy. Dobra, czyli stać nas na to. O kurczę, ale to jest wielkie. Wielki kloc. Inaczej tę drogę tutaj zrobimy. Chodź jeszcze raz. Przemysł. Przemysł, fabryka, sprzęt, sprzęt elektroniczny. Okej. Dało radę. No i proszę. O, a co z tą drogą? A, bo tutaj zostały nam jakieś śmieci. Chociaż nie, no to nie powinno przeszkadzać. Ale z drugiej strony powinni, o właśnie, przeciągnąć. Jak bardzo pięknie, do fabryki wjazd. Myślę, że jedna nam wystarczy, żeby to wygrać. Halo, halo, droga. O, jest, dobra. Zamknięty temat. Szybka budowa nie, ale priorytet narzucony. Mam jeszcze trochę czasu. O, a, dobra, to leci, jak ostatnie. No dobra. No właśnie, samochody powinniśmy wystrzelić, a nie satelity, tak? Co to za robota? Okej, tym razem się nie zepsuło, to jest dobre. Próbuję przewinąć sobie czaty. To nie jest dobre, że nie mogę tego zrobić. Ale dobra, więc zobaczmy, co tu się dzieje. Wygrywamy, tutaj budują. To jest spoko, to jest spoko, to jest spoko. Okej, czyli mogę chyba przyspieszyć bez żadnych większych problemów. I czaty, chodźcie tu. Taki mały suwak jest. Oho. Space. Hey, what are we supposed to do with this thing again? Sanatorium. Właśnie widziałem podpowiedź, ale budujemy. A, tutaj widzę opowieść z życia wzięta. No, ale to może jeszcze do tego wrócimy. Kosmos, ostateczna kosmos, ostateczna granica. Oto wędrówka statku Prezydente, kontynuująca swą misję. Coś takiego mieliśmy właściwie... Co takiego mieliśmy właściwie zrobić? Chwilowo przychodzi mi do głowy jedynie dwa sposoby, w jaki możemy wykorzystać nasz program lotów kosmicznych. Co wybieramy? Szukaj śladów życia. Chcę stworzyć super żołnierza. Nie, śladów życia chyba szukamy. To rzecz ciekawe. Prom kosmiczny w środku miasta. Niezbyt bezpieczne, ale za to jakie widowiskowe. Oho. Prezydente, you have become altogether too meddlesome. I have grander things to do. But I will point some of my lesser inventions toward you and your island. Prezydente, robisz się wyjątkowo nieznośny. Mam ciekawsze rzeczy do roboty, ale wykorzystam na tobie i twojej wyspie swoje pomniejsze wynalazki. Na początek użyję promienia komunistycznego, który sprawi, że obywatele zaczną domagać się coraz wyższych stawek. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. No tak, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Czyli do tej pory jeszcze nie podnosiliśmy pensji. Now we'll know once and for all. Who cares about that, Sonny, when there are plans to send Presidente to another galaxy? Dobry wieczór, piekło biurowe. Prezydenta, wygląda na to, że twoje pieniądze, to znaczy pracownicy, domagają się coraz więcej i więcej pieniędzy. To musi się zmienić, jeśli nasza gospodarka ma powrócić do normy. Najlepszym sposobem jest na to nauczenie ich pracy z pieniędzmi, to znaczy biurowej. Tak dołujące zajęcie sprawi, że będą zadowoleni z tego, że w ogóle mają pracę i przestaną domagać się większej ilości pieniędzy. Być może uda nam się wyciągnąć z tego jakieś korzyści, jeśli wiesz, co mam na myśli. 20 pracowników biurowych. Minimalne wynagrodzenie przestanie się zmniejszać, plus 5 tysięcy. Okej, mamy biura, to jak najszybciej nawet zwolnimy chwilowo czas. Było coś takiego. Główna siedziba nie. Dobrobyt, ekonomia, centrum biznesowe. Chyba tutaj. 10 zatrudniała, a można było bardzo więcej, czy nawet 20. Dobra, niech leci.
Ilu ich tutaj jest? No tak na oko z 10 jest, ale tam pamiętam, że było coś, żeby zwiększyć, tak? Tę liczbę. Okej, okay, no dobra, wszystko idzie. A tu widzę, Zagrajmy też wspominał o PGA w Poznaniu, no dopiero w październiku, ale nie, no PGA to na pewno, już od 2 lat, zaraz będzie od 3 lat, to tak cały czas na PGA, bo... No to by było grzech, 10 minut tramwajem niecałe i nie być na PGA, tym bardziej, że to jedna z większych imprez tego typu, no tylko, że to też trochę inne emocje, bo to jednak, no trochę dużo ludzi nam się zjechało. To jednak mniejsze nastawienie na jakieś takie turnieje, gry i to wszystko, a bardziej nowości na rynku. Szczególnie indyków jest dużo, co Staszka zazwyczaj cieszy. Staszek to też taki jest trochę inny w tym temacie, bo ma pod nosem WGW, na które nie chodzi, a na PGA jak najbardziej jedzie, no ale... 5 stacji na Suchowych, okej. Ale nie mam pieniędzy na takie bajery. Kurczę, 137 tysięcy, a to jeszcze wszystko w porcie leży. My dear Presidente, the election nie no, ile to jest? 5 przeciwko to... Nie ma problemu. Czy my mamy jakiś czas? Nie, nie mamy czasu ograniczonego, jeżeli chodzi o to. Moment, a co się stało? I co, zaliczyli nam? Przecież tu nie ma ogrodów. Congratulations. Kurczę, oni chyba te drzewa wzięli jako ogrody. Przecież było jeszcze dużo czasu, nie wiem o co chodzi, tak, z tym. No chyba, a jest, cel osiągnięty. No dobra, tylko nie pamiętam co mieliśmy dostać. Coś tam z tym generałem było, wódką i tak dalej, serem. A no to zrobimy wyjątek, tak. Zrobimy wyjątek, Hubercie, tym bardziej, że kojarzę ciebie. Narzeczonej nie kojarzę, ale jak najbardziej bardzo serdecznie narzeczoną Marzenę pozdrawiam. Tak więc... Więc wyjątkowo w ten sposób pójdziemy. Nie, no bo to z dziewczynami, z narzeczonymi, z żonami i w ogóle to dobrze, żeby było dobrze, tak? To wtedy zawsze jest dobrze. To jakoś tak to było, że jak żona szczęśliwa, to jest dobrze, czy... Venerable leader, some mighty Chinese dragon has a request for you. A co on chce? Ilość surowców, aby zacząć potężę jako przedstawiciel... Wełna z lam. Dobra, mamy wełnę z lam. Chyba. Lamy mamy. Imię już nam. Nie, no tak to działa. Dobra, stacje nasłuchowe też je zrobimy. Teraz są pieniądze, to możemy się bawić. Tu sobie będą pracowali, niech pracują. Plus 50%. Stosunki nie będziemy ich psuć. Wzrasta, efekt akumuluje się. Dobra, to może wzrosnąć. I produkcja. O, proszę bardzo. I stacje nasłuchowe stawiamy. Media. O. To były stacje na sam. Były. Chyba 5 możemy maksymalnie. Tyk. Ech, mogliby tak jak domy, że można od razu dużo stawiać. No ale niech będzie. Już myślałem, że nie zrobimy tego tak ładnie. Nie no, tak 5 stacji obok siebie to będzie robiło wrażenie. Fajne. Proszę bardzo. I jest. I niech budują. Trochę to kosztowało, ale nie było aż tak źle. Ja będę się tłumaczył? A skąd znam imię, tak? Nie no, imię to było. Science. It works, female canines. Fear my latest creation, the resource depleter. Was that correct? I'm told that all scientists of my ambition and skill should laugh like that. O-o, nauka, to działa, półgłówki. Bójcie się mojego najnowszego wynalazku, usuwacz surowców. Dobrze wyszło? Podobno wszyscy naukowcy z przerostem ambicji powinni się śmiać w ten sposób. W każdym razie powiedz Auf Wiedersehen, jakoś tak, niemiecki to nie, wszystkim swoim cennym surowcom. Nigdy nie miałem niestety doświadczenia z językiem niemieckim. Chyba rzeczywiście produkcja, pojemność, wielkość złoża 0. Ale wydaje mi się, że coś to miało działać, mimo że nie działa. Znaczy, zobaczymy. No tak złóż nie mieliśmy aż tak wiele, więc trochę się przestrzelił kolega na szczęście. Ale jest okej. Okay. A to dziękuję. Teraz jeszcze pozdrawiam. Nie no, to tak. No to tak musi... Auf Wiedersehen. O, bardzo proszę, jak się nauczę. Opium dla ludu. Kojarzę, pamiętam. Tak to wygląda. Okej, okay. Budują centrum... A, centrum biznesowe. No tak, a jak z tymi pensjami? Mieli się domagać więcej, ale...
ale nie domagają. No to dobrze, że nie domagają. No, czego tutaj chcieć więcej? Od Tropico. Tak wygląda. A teraz zagrajmy 4 godziny do Poznania. No właśnie to jest tak, że jakbym się wybierał do Katowic, to by były 4 godziny w drugą stronę. Tak to działa, ale no... No trochę jest. No ja podziwiam, ale... No ale... Nie, no ja mam nadzieję, że Katowice w przyszłym roku też odwiedzę. Artur Hiszpan, również witam, również pozdrawiam. Arlinka była tu nawet na początku, znaczy może nie tyle głosowo, ale na czatach się działa. Wcześniej miała live'a u siebie na kanale. No a niebawem wracamy ponownie do Fortnite i wtedy przekażę również pozdrowienia. A jak nie przekażę, to przypomnieć na czatach, to przekażę. I będzie, tak, tak. Parę innych rzeczy jeszcze mam do przekazania Arlinki, ale... Dam znać. Okej, okay. Dzięki kartonowej ściano może zwiększyć poziom stresu, podwajając liczbę pracowników. Zmniejsza poziom, okej. Okay. Dystrybutor wody, są miejsce spotkań. Zwiększa jakość pracy. To weźmiemy, damy jej dystrybutor wody i więcej pracowników. No i teraz po prostu musimy ich... Dobra, jest spoko. They even have these fancy machines that dispense water and wonderful red staplers. If I was in full-time employed as a penultimo, I would have seriously considered a cushy job in a cubicle. Ludzie, że to tak nie spieszą się z elektroniką. Te puszkowane ryby, co z nimi jest nie tak? Fabryka konserw. Tak jakby nikt nie odbierał tych konserw. Dobra, nerwy w konserwy jakoś będzie. 23 tysiące. Ja mam w ogóle wrażenie, jakby biuro kierowców tu nie działało na wyspie. Żadne. Aha. To jest całkiem słuszne chyba wrażenie. Nie no, bo jak podniesiemy tutaj pensję, to zaraz z portów nam uciekną. Ściągniemy ludzi. Ile to? 175? No teraz jest tanie. No zawsze możemy zadzwonić tam. Jakie mamy stosunki z Chinami? Ze świata? Aha, nie mamy stosunków z Chinami. No dobra. Czyli nie możemy zadzwonić po pomoc Chin. Musimy zatrudnić tu ręcznie. Chociaż chyba tak to taniej i tak wyjdzie. 100 pracowników, no nie wiem jakby to cenowo, ale zawsze szybciej by było. Za dobrze uczą w tych szkołach. Mniej nauczycielek. Już nam nie trzeba więcej takich wykształconych osób. Otworzyłbym dla wszystkich drzwi, tak żeby przypłynęli nowi, ale znowu to jest też problem. Polityka otwartych drzwi, bo ich za dużo się do nas pakuje wtedy. Gdzieś jeszcze tutaj, bo o, tu biuro kierowców, proszę bardzo. Tak, oczywiście. Okej, okay, jestem. O, jest Arlinka cały czas. O, no to właśnie. To przekazuję pozdrowienia. Od Artur Hiszpan, tak dobrze pamiętam, nie przeknajcie nic, zaraz sprawdzasz, żeby nie było. Żeby nie było, tak. No to właśnie, to przekazuję pozdrowienie jak najbardziej. No to też mogę już powoli Fortnite kolejne zapowiadać, chociaż jeszcze nie wiem dokładnie w jakim dniu, godzinie i w ogóle, ale na pewno będzie. Wczoraj całkiem fajnie się wróciło. Pierwsza rozgrywka taka była trochę niemrawa, ale później się już rozkręciło i dzisiaj nawet siedziałem, spędziłem parę 10 minut na mieleniu tych wszystkich ludzi, których zdobyliśmy i robieniu, żeby było lepiej. Dobra, stacje nasłuchowe chyba są nieprzestawione. Cisza w eterze jakie? Poszukiwanie obcych wszyscy mieli mieć. Poszukiwanie obcych. Poszukiwanie obcych, co nam to daje? Każda zwiększa szacunek. Aha, oni tam gdzieś są. Gdzieś tam są. Poszukiwanie obcych i poszukiwanie obcych. Będziemy mieli załatwione. Ten sprzęt jakoś im się nie spieszy, ale mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Dobra, no zobaczymy. Chociaż tutaj nie ma żadnych towarów w porcie. Potrzebujemy więcej biur kierowców. Jakoś to rozwiążemy. Sobotni live jest zazwyczaj dłużej. No, dzisiaj wyszedł tak trochę później. O, a nawet nie wiedziałem, że można środkowy przycisk myszki nadusić i strzałkami obraca się wtedy na klawiaturze. Taka zabawa, bo normalnie się przesuwa prawo-lewo, a tak... no bajer. Dobra. Człowiek się uczy grać. Całe życie. Ale ten sprzęt mógłby ruszyć. Mógłby ruszyć. Tutaj działa, pracownicy powoli idą, a ja wracam na czaty. Do 0030? No zobaczymy, jak zakończymy. MMA dzisiaj, no... To też, bo widzę, kurczę, no 20 minut do 2 godzin. No ja mam nadzieję, że ta misja się nam niebawem zakończy. Tak, żeby fajnie to zamknąć w jednym odcinku. Więcej rozrywki? Kurczę, 70% dawno nie widziałem. Chyba. Ja bym jeszcze nie dorzucił trochę rozrywki. Może udać się wejść nawet na 72%, to już by było coś nietypowego. Kasyno. Jeszcze jedno kasyno. Niech będzie. Dobra. A to znowu brakuje ludzi. Dobra, tak oczywiście.
Tu jest Max, tu jest Max. Chyba trzeba by było jeszcze jedno biuro kierowców. O! Congratulations, sweetie. We found intelligent life. His name is Boris and he lives on the International Space Station. He is such a dearie. Odnaleziono inteligentną formę życia. Gratulacje, kotko. Odnaleźliśmy inteligentną formę życia. Nazywa się Borys i mieszka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest wprost kochany. Twierdzi, że pomoże nam przejąć tę stację w zamian za pomoc w powrocie na Ziemię i kilka korepetycji. Mężczyźni zachowują się czasem jak dzieci. Ściągnijmy tu tego biedaka. Okej, okay, mamy antyterrorystów, więc zobaczymy, jaka kolejna będzie prośba. Robi się ciekawie. To tu z Poznania. Jak naj... O, oho. Yes, I jak think najbardziej. I got the pitch of the laugh this time. Now I need to work on the duration. I have created an even more sinister invention. The Treasury Evaporator. To nie brzmi za dobrze. Mua, ha, ha. Tak, udało mi się znaleźć odpowiedni ton dla śmiechu. Teraz muszę popracować nad długością. Stworzyłem jeszcze bardziej złowieszczy wynalazek. Wyparowywacz skarbu państwa. Zobaczymy, jak poradzisz sobie z zatrzymaniem swoich sojuszników, gdy twój cały skarb państwa wyparuje. Ale czekaj, jeszcze nie paruj, to my postawimy jeszcze jedną fabrykę elektroniki. Nie wiem, to wszystko wyparuje. Fabryka. Sprzęt elektroniczny, sprzęt. No kiedy oni chcą zacząć pracować? Dobra, to jeszcze jedną fabrykę nam by się przydała na pewno. Tu będzie wyjazd. Okej. No dobra, nic więcej nie wymyślimy. Jeszcze jedno może biuro kierowców bym był za to, żeby postawić. Infrastruktura. Wydaje mi się, chociaż 3 biura kierowców powinno obsłużyć to wszystko. Nie wiem, co jest z nimi nie tak. Zatrudnimy ludzi. I zobaczymy, jak wyjdzie. Tak, jak najbardziej, z Poznania. A to się często pojawia na live'ach, tak, ten Poznań. Już od lat 2007 przeprowadziłem się do Poznania. No to już 11 lat w Poznaniu. Ale wcześniej też niedaleko Poznania. A kiedyś to tam też, znaczy to może nie tyle mieszkałem, co dużo czasu spędzałem w okolicy Trójmiasta, Wejherowo, te sprawy. Tak to wygląda. Oni nie mają importu? The International Space Station is ours. Boris, the intelligent life form, was such a fun man to tutor, and he gave me the idea for a space colony. You will do that for me, won't you? Kotko, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna należy do nas. Boris, ta inteligentna forma życia podsunęła mi podczas korepetycji pomysł założenia kosmicznej kolonii. Zrobisz to dla mnie, prawda? Chętnie pomogłabym zrobić paru małych kolonistów, których mogłabym potem uczyć. Okej, 400 osób. No to dobrze, będzie niebawem. Nie, mamy import odpalony. Tutaj też jest, bo to automatycznie jest później odpalane. Zastanawiam się, dlaczego mamy tak mało pracowników biurowych. Możemy, możemy, że tak, zatrudnić ich jeszcze. Kurczę, że nauczycielki jako niewyedukowane tutaj pracują. A nie, to matki są chyba. Zawsze jest z nauczycielkami mylę. Ale ściągniemy nowych ludzi. Bo trzeba misję z tymi pensjami zaliczyć, bo może to jest problem pensji właśnie, że nie tak chętnie pracują w biurze kierowców innych takich. Dobra, kiedy frachtowiec? 3 miesiące. Jak my mamy to przetrwać? Angelina Jolie z Wodogłowiem. No może? Może. Fabryka puszek, ale my tu mamy towar. Bo tutaj ten import byłby niepotrzebny, bo tu jest te ryby do przerobienia, a tutaj gotowe do wyjazdu. Tylko nikt tego nie odbiera, tak samo jak nasze beczki z rumem. No tutaj jest pełno pieniędzy, ale nikt tego nie zbiera. A tu jakoś zarabiałem, nie wiem skąd złoto mają, albo udają. Państwo ich dotuje i ostatecznie kopalnia wychodzi na plus. Tak to trochę tu wygląda. No ładnie. Rzeczywiście coś nam ściąga pieniądze z budżetu. Nie kłamał kolega. Ale mam nadzieję, że te 250 tysięcy do nas uratuje. Stosunki się pogorszyły, zaraz się polepszą. To no tak. Tak to tu wygląda. Dobra, dobrze, że w porcie są pracownicy. Bo to jest największy problem, jak nie ma komu obsłużyć statków.
Okej, okay. Fabryce puszek, tak, to było. Good news, Presidente. Dr. Steinschneider has forgotten the heat capacitor of his treasury evaporator. O, jak miło. Dobre wieści, prezydente. Dr. Steinschneider zapomniał zamontować kondensatora ciepła w wyparowywaczu Skarbu Państwa. Oznacza to, że gdy wyparowywacz zabierze około 100 tysięcy, przegrzeje się. Musimy wytrzymać jeszcze trochę, ponieważ doktor jest szalony, będzie korzystał ze swojej maszyny, dopóki ta nie wybuchnie. Okej, okay, czy tutaj elektronika nam ruszyła? Bo właśnie, oni tu już mają gotowy towar, żeby go wywieźć. Tylko wystarczy, żeby biuro kierowców się nim zainteresowało, ale biuro kierowców pojęcia nie mam, dlaczego się nim nie interesuje. Chyba, że to jeszcze... Nie, no to już nie leży. No trochę się zatrzymaliśmy z tym sprzętem. No mogę postawić jeszcze je do biuro kierowców. No już bliżej się nie da. Vis-a-vis. Jak nacisnę kontrol i lewy, to nie muszę potwierdzać przy zatrudnianiu. O, to dobrze wiedzieć. To możemy przetestować na biurze. No rzeczywiście. A chyba jest nawet opisane. Ale to dziękuję za informację. Przydatne, przydatne. Przyda się na rzecz. No tak mówiłem, człowiek uczy się grać całe życie w tym tytule. Chiny, zwiększ towar. Puszkowane lamy. Wellness lam, dobra, wellness lam, to damy radę. Te puszkowane ryby, to jedźcie w końcu, no. Tutaj ściągają za granicę ludzi, tutaj też. No jeszcze dwóch osób nam brakuje, żeby wypełnić misję kosmiczną. Na tym też zależy trochę, żeby się udało zrobić. Ale ten sprzęt wyjechał stąd w końcu. Nie wiem, albo doszło więcej, albo zabrali część. Presidente, it seems that after years of collecting the dictator life. A, pamiętam, ale fabryka mebli nas nie interesuje. To nas nie interesuje. Straciłeś 50 tysięcy? Okej, okay, no to jeszcze raz 50 tysięcy wyparł. O, jest, wyjechał sprzęt, nareszcie, nareszcie. I mamy 400 obywateli. Czekamy na Angelinę. Thank you, Presidente. That was the best tutoring ever. Also, our space colony is fully operational. A to ładne, znaczy ta bonus ładny, że dziękuję, prezydente, to były moje najlepsze korepetycje. Poza tym nasza kosmiczna kolonia jest już w pełni sprawna. Teraz będziemy mogli korzystać z części, w które zaopatrzą nas koloniści. Możesz za darmo stawiać budynki przemysłowe. Serio, możemy bez żadnych ograniczeń... Angelina... To wygląda, jakby nas jednak to kosztowało trochę, przemysł. Spróbujmy, na takiej fabryce rumu. Tego nigdy za wiele. 9 tysięcy tam jest napisane, że nas będzie kosztowało, a... No nie. To nie wiem, skąd, jak to, a co, coś to nie działa. Brilliant, mate. Now chuck them into space and we're all set. There might be some coordinates or whatnot involved, but your smart caps will figure that out. Kosmiczne ciskanie. Wspaniale, teraz wystrzel je w kosmos i jesteśmy ustawieni. Mogą być potrzebne jakieś koordynaty czy coś, ale twoi naukowcy się tym zajmą. O ile się nie mylę, musisz dać im trochę pieniędzy, aby strzelał nawet twoją babcię w kosmos. Ciśnij satelity w kosmos. Ciśnij 50 tysięcy. Czyżby to koniec? A nie. It appears that you are gathering allies. As you know, we are opposed to the conclave. But we are also opposed to small time dictators ordering us around as well. To jest ciekawe. Witaj, panie prezydencie. Wygląda na to, że zbierasz swoich sojuszników. Jak wiesz, sprzeciwiamy się konklawę, ale także sprzeciwiamy się drobnym dyktatorom, którzy chcą nam rozkazywać. Dlatego dołączymy do ciebie, jeżeli wolność i swoboda zapanują we wszystkich nacjach świata. To nasze warunki. Przyjmujesz albo nie, ale to jak to działa? Wolność i swoboda, niech żyje. Para młoda. Jak zapewnić? O, w końcu ryby wypłynęły. Wolność i swoboda. Dekrety jakieś? Sprawy zagraniczne. Pochwała. Wizyta papieża. Chyba, że nam wyskoczy zaraz misja związana z wolnością i swobodą, bo może być też i tak. Na wszelki wypadek zapiszę. No, wygląda tak, jakbyśmy zbliżali się do końca, ale poczekamy. No właśnie, nie byłbym za to, żeby poczekać chwilę. Tak, nie ma się co spieszyć. Zobaczmy jeszcze raz budynki przemysłowe. Ale jakoś tak nie czuję tych darmowych budynków przemysłowych, które miały być za darmo, a nie są. O. A jest.
to our comrade country of Tropico and your exalted leader, El Presidente. Long live the friendship between our peoples. Ciekawe. Słownik spraw zagranicznych US Tropico. Prezydente, sprawdzę, co znaczy zapewnić wolność i swobodę wszystkim nacjom świata. Słowniku spraw zagranicznych US Tropico. Wygląda na to, że musimy im dać 100 tysięcy dolarów. Kto by pomyślał, że to będzie takie proste? Okej. Okay. Zapłać Stanom 100 tysięcy. Mają. I w ten sposób kupiliśmy wolność i swobodę. I was able to consolidate my power. Both Mr. Pinch and General Fedorov have pledged their allegiance to me. With their help, I will be able to take on the full might of the conclave. Dziękuję Arturze na perki. W sumie to Pyrkon jakoś tak chyba aktualnie coś tam widziałem informacje, czyli jak najbardziej w temacie. To również pozdrawiam prosto z Perlandii. Raz jeszcze też dziękuję. Cisza przed burzą. Cisza przed burzą, czyli cisza przed ostatnią misją. Cisza przed zakończeniem naszego live'a. No jeszcze zobaczmy, co tu się kryje. Pomimo niespodzianek, jakie przygotował dla mnie dr Steinschneider, umocniłem swoją władzę. Zarówno pan Pinch, jak i generał Fiedorow są mi wierni. Z ich pomocą zdołam stawić czoła potędze konklawę. Trzy gwiazdki. Jednak to jest 173%, czy ten wyższy poziom trudności jest nam zazwyczaj bardzo na rękę, tak? Udaje się jakoś to lepiej rozegrać, wygrać i w ogóle obiecałem też... Dobra, to będzie tajemnica na przyszły czas, chyba że ktoś sobie zatrzyma wideo, to będzie wiedział, jak się kończy ostatnia misja, jak wygląda. No to dobra, mamy jeszcze, widzę, że takie małe 10 minut. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, ale mam nadzieję, że tak. 10 minut, tak, a dziękuję za falę, ale uwaga z falą, bo Nightbot czuwa, Nightbot nie śpi. Wskoczę jeszcze na moment na Discorda, bo słyszałem, że tam się coś działo na naszych memach. Memejach, chociaż boję się, co tam jest. Discord bez cenzury, tak? Więc na moment robimy się na ciemno. Zaraz włączę jakąś muzykę fajną, standardowo. Słychać mnie? Słychać? A raz, one, two, słychać, dobra. Jest dobrze, czyli tak, wyjdziemy z Tropico tylko i zaraz się jeszcze widzimy, mamy właśnie takie małe 10 minut, żeby odpalić, tak żeby w niecałych dwóch godzinach zamknąć tego live'a. Tylko tak, standardowa muzyka, o, Ori już jest załadowany, tylko trochę ściszyć. Bardzo pięknie, jakby było za głośno, to standardowo będę wdzięczny. Chyba nie mamy lepszych piosenek na takie momenty jak teraz. Muszę gdzieś zrobić jakąś taką playlistę. Okej. Okay. Okej, to mam i Memeja, dobra. A czy jest zdjęcie Memeja checktime? Od którego miejsca mam? No to zaraz się dowiemy. O co tutaj chodzi? Tak, ale jeżeli chodzi o gry Tropico i ogólnie takie rzeczy, nie to. O kurczę, prawie kamerę bym odpalił, no ładnie. Ładne rzeczy, a gdzie kamera jest skierowana? Na okno, na szczęście. Sąsiada by można było obejrzeć, tak? No dobra. Tak to wygląda. Już jeżeli chodzi o granie Tropico i tego typu rzeczy, to zakończyliśmy wątek. Na sam koniec, ale to od samego... Nie, no to już jesteśmy. Już mamy sam koniec. Zobaczymy, co tu się w memach działo takiego. Dawno tu nie zaglądałem. Bo jakie... A czemu ja takie mam kolory twarzy jakieś... dziwne, jakbym był taki trupi trochę. Albo to mi monitor już siada. My z usług łaziebnych korzystamy, nie korzystamy, radzimy sobie na własną rękę. Otóż to, no w Bali można, ale... A to co w tym złego jest, tak? Moment, a co to za naga postać? Taka trochę... Mam nadzieję, że damska, tak? Tak to wygląda. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale... Ale zakładam, że no, skoro tak się słowo rzekło... Mogę pod ogon ładować. Oj, to pamiętam, tak? To pamiętam, Monster Huntery. Było. Nawet ten odcinek gdzieś... Pamiętam, który to smok był ładowany. To jeden z pierwszych tych starych smoków. Starych? Eldor? Staroświeckich? Jeden ze starych smoków. Triss od Geralta. Nie, no to ujdzie. Co prawda tam bardziej zajęty team czy coś tak tego, ale dobrze, bo myślałem, że to tak bez wcięcia w talii, to tak trochę się niesłabo poczułem, ale to tak w takim razie pasuje. Ale cóż jeszcze tu się działo? No. Alf, ale to był serial. 19.02, ale widzę nową rękę kogoś tutaj takiego rysownika czy twórcy memejów. Nie wiem jeszcze, kto za tym wszystkim stoi, ale widzę tak nową kreskę chmurek i innych rzeczy, więc również pozdrawiam tę osobę.
bo kto podrzuca pomysły, to wiem oczywiście, ale tak to... Tak. Tych chmurek jeszcze nie widziałem. Czy lubię kotę? Lubię obcować z kotami, bo... Tak, no właśnie. A może czasem lepiej nie czytać. Czasem lepiej odpalić odpowiedniego live'a. No i właśnie, to jest cały urok, a także minus live'ów. A to autentycznie wygląda jak Kingdom Come. Ach, konie, ładny żeś ty taki. Jeszcze fajniejsze, jak poznałem te sztuczki. Tak przypomniało mi się, jak w akademiku, jak byłem na Politechnice, jak prowadzili żubra. Później policja biegała po akademiku. Kazała się przyznać, znaczy przyznać, wystawić żubra, bo się okazało, że miał nadajnik GPS. Ale w ogóle gdzieś ma takie zdjęcie, jak znajdę na komputerze, postaram się na jakiegoś live'a przygotować. Graliśmy w piłkę, a ktoś wystawił z pokoju w akademiku tego żubra przez okno i tak obserwował boisko. Właśnie żuberek taki tam. Taki wielki, taki ala ten koń. Ale jak oni wnieśli, pamiętam, że to były jaja w ogóle, żeby go przetransportować do akademika, bo zawołali portiera, że coś się tam gdzieś wydarzyło i wtedy obok drzwi przenieśli żubra. No, gorzej było go oddać. Kobiety nie dotykam. Tak jakoś zagadaliśmy jednego, no... Ja takie rzeczy, że kobiet nie... To musiało być z łaziebnymi coś. Te trzy kropki wszystko tłumaczą właśnie. To wygląda tak podczas tego. O, i tu gramy w Gwinta. W Tropico? W Gwinta? Spiritus Gwinta. A tak. A no, bo było... No już pamiętam, była rzeczywiście rozmowa o Spiritusie z Gwinta. Ale to tak Skellige. Gwint od nim. To kojarzy. To ja nawet nie wiem, czy on teraz nie reklamuje tej całej areny w Gwincie, ale areny z Gwinta nie kojarzy. No to takie szybkie, krótkie podsumowanie. Memejo. Wszystkie rzeczy kojarzę. Co prawda nie odnalazłem się we wszystkich sytuacjach. Może tak było, bo jedynie to zaglądanie pod ogon. Rzeczywiście. Ło, i już wiadomo, co Staszek będzie miał na kanale. Jutro. Wszystko się wydało. Przepraszam, Staszku, że teraz wszystko widać. Tak to jest, no, jak te informacje się pojawiają. No dobrze. Myślę, że tutaj możemy kończyć nasze memejo. Dobrze pamiętam, tak? A to dobrze. To dobrze. Myślę, że tutaj nasze memejo. Oczywiście tutaj, o, pan Lusterko, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej tutaj nam żyje całe też te pogaduchy i boty. Standardowo pokażę, zachęcę też do zbierania pieniędzy u bota. Można coś wygrać też na slotach. Pokażę, jak to wygrane pięknie wskakują. Co oni zrobili ze mną? Albo nie pokażę. Właśnie nie wiem, co zrobili. To jakaś kolorystyka. To gdzieś kolory siadły, tak. Coś się stało. No tak to jest, jak się wycina grafiki z filmów, no. Zamiast znaleźć ładne zdjęcie w internecie, to takie tam wycinają. No ale niech będzie. No właśnie. To trzeba żyć z nimi dobrze, bo później mogą jeszcze gorzej wyciąć. Później może to gorzej wyglądać, no ale... No dobra, ale żeby już specjalnie nie przeciągać, biorę się za nagrywanie filmów na jutro, żeby to jutro się działo, bo w Kingdomie jesteśmy w bardzo fajnym momencie, też cywilizację trzeba nadrobić w ogóle. Zobaczymy, jak to będzie wszystko jutro wyglądało. Kiedy live'y, jak też to, co wskoczy, to może coś się do jutra wyjaśni w tym temacie. A tymczasem raz jeszcze bardzo, ale to bardzo... Dziękuję za wspólnie to spędzone ten wieczór. Oj, kawa podziałała, a chociaż ja myślę, że kawa to jest jakieś 30% sukcesu albo 20%, a większość to... Większa część to dzięki wam i dzięki także wynczatom, że sobie tutaj pogadaliśmy, posiedzieliśmy, porobiliśmy. Więc cóż... A, to już wiem chyba, kto tu stał za oprawą graficzną. To już tu dobrze, wszystko się wydało. Ja myślę, że Kamel w teczkach ma zdjęcie, bo to gdzieś tam w internecie idzie też, to się gdzieś tam przewija, gdzie nie gdzie, więc zresztą nieistotne. Nie, no bardzo ładne to jest, więc to tak, pół żartem, całym żartem, nic serio, tak może bardziej. No dobra, raz jeszcze, boję się co za wiadomość, a Gwinta, a to dobrze, to tak, reklamujmy, dobre, bo polskie. Więc tak. Raz jeszcze dobrej nocy, dobrego dnia i wszystkiego dobrego, stosunkowo dobrego wszystkiego, tak, tego najbliższego czasu. Do następnego live'a, o, jaki nam pozostał. A tymczasem trzymajcie się. Hej, hej.